Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym question and answer, a ja wolę może takie sformułowanie pytania odpowiedzi. Minęło ponad 10 miesięcy od ostatniego naszego spotkania. To sporo rzeczywiście się w tym czasie wydarzyło. Dziękuję za wszystkie pytania, nawet te bardzo trudne, takie najbardziej lubię. Cieszę się, że się widzimy. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, funkcjonariuszki, funkcjonariuszy, druhny i druhów i wszystkich sympatyków naszej formacji. Zaczynamy, bo szkoda czasu, pytań sporo. Postaram się na wszystkie odpowiedzieć, a jak się będą pojawiały kolejne, to też będę się starał na nie odpowiedzieć. Nie ma takiej opcji, dlatego że my musimy dbać nie tylko o to, jak zabezpieczyć samo zdarzenie, rozwiązać tam problem, ale też strażak to zdrowy strażak i ten, który dojedzie do miejsca zdarzenia. Także musimy o tym pamiętać i trzeba o tym myśleć. Oczywiście szkolenia będą zawsze, ale zdrowy rozsądek. Powoli, bezpiecznie do mety. Musimy dojechać do miejsca zdarzenia. Proszę o tym pamiętać. I tutaj niestety zdarza nam się, że nasi operatorzy, kierowcy czasami jeżdżą za szybko. Pan Piotr. Jednym z argumentów za wprowadzenie dodatku stołecznego była rzekoma duża ilość interwencji w warszawskich jednostkach ratowniczo-gaśniczych. Nie wiem, czy to był decydujący argument, panie Piotrze. Decydującym argumentem dla mnie było to, że inni funkcjonariusze innych służb otrzymywali ten dodatek, a strażacy nie. To przede wszystkim o to chodzi. Nie widzę powodu, dla którego przepraszam bardzo, coś nie tak? Ja trochę przerywam. Aha. Pan teraz pisze. Okej. Wracając do tego, co zacząłem mówić, mam nadzieję, że mnie słychać i nic nie jest przerywane, że to nie był decydujący argument. Oczywiście są takie jednostki w Warszawie, które wyjeżdżają bardzo dużo, ale też bardzo dużo wyjeżdżają jednostki na województwie śląskim, czy wielkopolskim, czy w innych miejscach. Zaczynamy od tego. Nie mówimy ostatniego słowa, w każdym razie dodatek stołeczny się pojawił i jesteśmy z tego bardzo dumni. Płomyk, polski serwis informacyjny. Jakie są najważniejsze zmiany w procesie szkolenia strażaków w Polsce w ciągu ostatnich lat? Mój Boże, pytanie bardzo długie i mam tutaj odpowiedź oczywiście przygotowaną na kilka kartek. Jeśli Pan pozwoli, to wymienię pokrótce. Dokonano optymalizacji treści programowych szkolenia podstawowego w zawodzie strażak. To po pierwsze. I jest wiele tych zmian rzeczywiście i jakby Panu zależało na tym, to oczywiście możemy to przesłać. W każdym razie służba kandydacka Akademii Pożarniczej zmieniono formę studiów stacjonarnych prowadzących w Akademii Pożarniczej dla strażaków w służbie kandydackiej. Począwszy od roku akademickiego 23-24 studia te będą realizowane jako jednolite studia magisterskie pięcioletnie. Tak? I to jest jeden z wielu zmian. Rzeczywiście sporo się w tym temacie wydarzyło. Pyta Pan też, jaka jest przeciętna liczba interwencji, więc mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o ostatnie lata od 2020 do 2023, to jest 590 tysięcy średnio. Na ten moment w tym roku mamy około 370 tysięcy. Czy w Polsce jest wystarczająca liczba dronów wykorzystywanych do monitorowania sytuacji związanych z pożarami? W naszej ocenie tak, choć musimy ten tabor wymieniać. W Państwowej Straży Pożarnej jest 76 dronów, w Ochotniczych Strażach Pożarnych w KSRG 86, a w Ochotniczych Strażach Pożarnych poza KSRG 22. Więc daje to liczbę dość znaczną i na ten moment nie widzimy powodu, żeby jeszcze ją zwiększać, ale trzeba dbać o jakość i nowoczesność. Jakie zagrożenia chemiczne najczęściej dotykają nasz kraj? No, gros zdarzeń to są zdarzenia związane z takimi plamami. No, zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. W każdym razie w najbliższy czwartek udaje się na spotkanie z druhami i druhnami z Małopolski. Panie komendancie, kiedy będzie ogłoszony nabór na kolejny kurs SPK i SPO? Na pewno nie w tym roku. W tym roku już na pewno nie. Pan Dawid. Chciałbym zapytać w kwestii prawa jazdy kategorii C dla członków OSP.
W roku nasza Jezuska otrzymała pisma w Łodzi. Mhm. Rozumiem, chodzi pewnie Panu o to, że jeszcze jest mało tych kursów. No generalnie rzecz polega na tym, że musimy dostać informacje od komendantów wojewódzkich, tak? Jakie są zapotrzebowania? One są zbierane u Was w jednostkach OSP. I na ten moment realizujemy wszystkie te zadania, które żeśmy sobie wcześniej nałożyli. Musicie też pamiętać, że ustawa o ochotniczych strażach pożarnych, która nałożyła na nas te działanie, no jest dopiero obowiązuje od roku, tak? My się dopiero rozkręcamy. Wiele spraw, które uruchamiamy dziś lub które zaczynamy, nabierze dopiero wyrazu za jakiś czas. Więc proszę też o wyrozumiałość. Na pewno będziemy się starali doprowadzić do tego, żeby, tak jak żeśmy sobie założyli, odpowiednią ilość operatorów sprzętu przygotowanych do prowadzenia pojazdów w każdej jednostce OSP. Chciałbym zapytać się, taka nazwa lubi coś tam, trudne, ale pytanie ciekawe. Chciałbym zapytać o KSRG. Jesteśmy w KSRG Iranu i przed południem nie mamy kierowcy, bo pracuje i z tego powodu chcą nam zabrać KSRG. Czy mogą to tak łatwo, czy nie? Nie jest to łatwe, ponieważ muszą spłynąć odpowiednie wnioski i decyzję o włączeniu i wyłączeniu podejmuje komendant główny. Nie jestem taki szybki do tego, żeby kogoś z KSRG usuwać. Bo wiem, że czasami są takie przypadki krótkotrwałe, że no czasami nie wyjedziemy do zdarzeń, tak? Bo rzeczywiście ludzie są w pracy albo akurat pracodawca nie dał możliwości zwolnienia. To jest przesłanka do tego, żeby wykluczyć KSRG, jeżeli nie ma kierowcy, operatora i często będziemy potwierdzać naszą nieobecność, ale ja jestem tutaj bardzo wyrozumiały. Nie będę tak szybko podejmował takiej decyzji, także proszę się nie denerwować. Czy po ukończeniu dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej jest pierwszeństwo przyjęcia do służby w PSP? Nie, to nie jest kluczowe. Kiedyś tak było, dzisiaj to nie jest kluczowe, dzisiaj są inne rzeczy ważne. Sprawność fizyczna i oczywiście inne rzeczy istotne, ale na pewno co jest istotne, to, żeby mieć na przykład swoją obecność w ochotniczych strażach pożarnych, żeby tam działać. To jest na pewno element, który jest bardzo ważny. Pan Mateusz Szyper zadał sporo pytań, ale potem nagle usunął. Nie wiem, czy się wystraszył, nie ma czego. Pozwoliłem sobie jednak odpowiedzieć, bo trochę były pytania takie zaczepne. Dlaczego złożone wnioski o szumnie zapowiadaną legitymację OSP nie są zrealizowane już od ponad roku? Tak jak powiedziałem, ustawa dopiero ma rok. Jesteśmy już przygotowani jesteśmy właściwie na finale. Zakończył zespół pracę komendanta głównego i myślę, że pierwsze 9 tysięcy sztuk blankietów jeszcze w grudniu tego roku, a potem 250 tysięcy w kolejnym, w 2024. Więc proszę być spokojnym i cierpliwym. Naprawdę wydaje się, że w tych ostatnich latach sporo żeśmy zrobili i proszę nie oczekiwać od nas, bo to się tak nie dzieje. To tak się nie da tego zrobić. To musi być trochę czasu. Także proszę o cierpliwość. Ja też sam się czasami denerwuję, że pewne rzeczy nie idą, ale potem życie weryfikuje moje poglądy. Dlaczego PSB używa elektrośmieci urządzeń Beofeng? Nie używamy tego. Nie mamy ani jednego takiego urządzenia w swoim ewidencji PSP, więc proszę nam tego nie zarzucać. Kiedy jakieś ruchy w sprawie DMR poza paroma małymi, gdzie będzie DMR wdrożony ze śmiesznie słabym szyfrowaniem? Jest Pan wyjątkowo rzeczywiście zaczepny, jeśli chodzi o migrację cyfrową, tak, jesteśmy, zaczynamy, to nie jest takie oczywiste i proste. My tutaj znamy, właśnie wróciłem wczoraj z Pomorza, gdzie mocno inwestuje wojewoda i komendant wojewódzki w łączność cyfrową, czyli TETRE, ale to naprawdę potrzeba czasu, to nie jest takie proste i to jest bardzo drogi system, no, który wdrażamy ze spokojem. Czy podjęte decyzje w sprawie TETRY? Tak jak powiedziałem, nie ma żadnych nowych decyzji w tej sprawie w MSWiA, a my powoli i tak mamy taką drogę i będziemy tą drogą szli. Czy PSP zmieni swoje podejście do niestety ostatnio częstych wypadków i zacznie publikować raporty? Szanowny Panie, proszę sprawdzić, bo my publikujemy te raporty i niczego nie ukrywamy. Proszę naprawdę to sprawdzić i nie zakładać, że my tutaj mamy coś do ukrycia, bo nie mamy niczego do ukrycia. Jesteśmy transparentni. Wtedy, kiedy jest nasza wina, to się do niej przyznajemy. Instytucja, jaką jest Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna, ma taki autorytet i takie poważanie, że nie musimy niczego ukrywać. Nawet jeśli popełniałem błędy, to się do nich przyznajemy.
Gdzie można znaleźć jakikolwiek dokument, który precyzyjnie wskazuje, które konkretnie szkolenia dają wyszkolenie w zawodzie strażak? Tym dokumentem jest ustawa o OSP. Proszę sobie spokojnie ją przeczytać. Zalecam na stronie internetowej KGPSP w zakładzie co robimy, szkolenia w PSP, baza wiedzy. Czy i kiedy będą realne możliwości szkolenia dla wysokościowców? Nikt od lat nie słyszał o takich możliwościach. Możliwości są. Co innego, jeśli chodzi o rzeczywiście te szkolenia. My, tak jak powiedziałem, dopiero uruchamiamy ten cały system szkoleń nowoczesnych, więc i to się na pewno zdarzy. Czy w obrębie Warszawy normalna sytuacja OSP jeździ od miesięcy praktycznie do samych owadów? Nie wykorzystuje się do badania gotowości, choćby na przykład remizy, która daje takie możliwości. Szanowni Państwo, są jednostki, to muszę powiedzieć, OSP, które się specjalizują w tym i jakby zgłaszają swoją najwyższą gotowość w tym zakresie, mają odpowiedni sprzęt i ja jakby uwag z ich strony nie słyszę, że im się to nie podoba lub czego nie chcą robić. Więc, a są takie miesiące w Polsce, kiedy rzeczywiście tych bunkoskrzydłych jest sporo. Nie do końca jakby rozumiem tą tutaj jakoś taką niechęć z Pana strony w tym zakresie. Czy jest możliwość, a to już Pan Marcin, czy jest możliwość, aby każdy wyjazd był zaliczony jako do zero pół szkodliwego? Ja rozumiem, że Panu chodzi o to, żeby nawet jeżeli w ciągu dnia jest kilka wyjazdów, to by za każdy wyjazd. No tego nie będzie, no tak się rozlicza, że to jest doba. Więc tutaj nic w tym temacie się nie zmieni i proszę tutaj jakby, no nie zmienimy tego. Pan Dawid. Szanowny Panie Gale, czy funkcjonariusz PSP będący jednocześnie ratownikiem medycznym realizującym ustawiczny obowiązek rozwoju zawodowego ma prawo ubiegać się o urlop szkoleniowy? Tak, ma prawo. Wręcz proszę mnie informować, jeśli tego by nie było. Mam to tutaj wyraźnie podkreślone, że ma prawo. Okej. Okay. Pan Marek. Co z obiecywanej, że w miastach powiatowych JRG będzie 8 strażaków? A obecnie jest 7. No idziemy w tym kierunku. Szanowni Państwo, dzięki temu, że mamy ustawę modernizacyjną i pierwszy raz w historii 750 etatów trafiło do Państwowej Straży Pożarnej, do końca 2025 roku będziemy mieli to zrealizowane, ponieważ w tym roku było 200 etatów, w przyszłym będzie 200 etatów i w kolejnym 200 etatów. I to są te etaty, które są przeznaczone właśnie na podniesienie tej liczby strażaków i to się dzieje. To się dzieje, tylko trzeba chcieć to zauważyć. Oczywiście nie wszędzie jeszcze, ale idziemy. Na pewno zlikwidowaliśmy wszystkie miejsca, oprócz posterunków niestety, gdzie było 6 ludzi na zmianie. A były takie przypadki, były normalne JRG. Tego już nie ma. To w Polsce już tego nie ma. Oczywiście Pan pyta też o przywrócenie JRG, które w 2007 roku zostały zlikwidowane. Dębnie, Darłowie, Międzyzdrojach i Nowogrodzie. Widzicie Państwo, jak łatwo jest coś zepsuć, jak łatwo coś jest zamknąć, a jak trudno potem otworzyć. I proszę zwrócić uwagę na rok. 2008, 2007, 2009. Czy Państwu coś to mówi? No właśnie. Są czasy, kiedy się straż rozwija, są czasy, kiedy się straż zwija. Na razie dzisiaj na całe szczęście się rozwija. I my idziemy w tym kierunku. Kiedy to uda się naprawić? Nie wiem. Będziemy o tym myśleli. I cały czas myślimy. Jak będzie z zakazem fotografowania samochodów pożarniczych? Proszę Pana, nie ma takiej sprawy. Proszę dobrze przeczytać ten projekt ustawy. Nie widzę powodów, żeby się niepokoić. Kiedy będą oddane legitymacje służbowe? No więc oczywiście to jest wielki problem. Przed chwilą właśnie jeszcze go analizowałem. Tych pytań o tą legitymację było więcej. A więc tak. W październiku, jeszcze w tym miesiącu będzie część zwróconych. Mam obiecane przez producenta, że do 13 października mają wszystkie legitymacje wrócić. Jeżeli są przypadki, że Państwo potrzebujecie legitymację, to komendant ma prawo wystawić Wam starą, skoro nie macie tej. Więc proszę tego egzekwować. Mogę tylko z całego serca przeprosić. Ja przy okazji jestem wściekły, że ten jeden ze sztandarowych naszych projektów się nie udał. Ale Szanowni Państwo, jakbyśmy nic nie robili, to może byłoby super, ale my robimy dużo i rzeczywiście takie wpadki się zdarzają i nie wynikają tu z naszego nieprzygotowania, tylko robiła to firma, która naprawdę ma ogromny autorytet na rynku. Oni sami mają z tym problem, tak? Bo to jest dla nich też strzał w kolano. No ale grzecznie realizują, poprawiają, no, przyznają się do błędu. Oby wszyscy, którzy popełnili błąd, przyznawali się do błędu i naprawiali szkodę. A nie wszyscy tak robią. Czy Ryszard Pożarniczy,
fajne nazwisko, o ile prawdziwe. Czy zostały przewidziane dodatkowe środki finansowe na wypłatę jednorazowej nagrody? Obecnie jesteśmy w sytuacji, w której rząd zaproponował określoną kwotę, ale niestety w dużej części komend będzie wymagane przekierowanie środków na ten cel. Oczywiście to jest lekka prowokacja z pana strony. Co to znaczy określona kwota? Kto tak zaproponował? Oczywiście ustawa mówi o średnich i z tego wynikają różnice, bo różnie jest w komendach, są różne średnie. Stąd też różnice w województwach. Moją decyzją było i biorę to na klatę, że ludzie z tych pieniędzy, które i tak się należały strażakowi, otrzymają porówno. Nie wiem, w czym jest problem. Ja naprawdę tego do końca nie rozumiem. To jest chyba taka lekka prowokacja, bo powinniśmy się cieszyć, że komendant główny dba o to, żeby ludzie dostali więcej, a nie mniej. Nie zawsze uczyli, że jak dają, to bierz, a jak biją, to przynajmniej jak nie umiesz się bić, to uciekaj. Więc o co chodzi? W czym jest problem, panie Ryszardzie? Jaki ma pan kłopot? Ja dzisiaj komendantom na odprawie powiedziałem wideokonferencji, że ja chcę wiedzieć, gdzie na przykład strona społeczna powie nie temu rozwiązaniu. Bo skąd pewność strony społecznej, że te środki trafią na pewno na ten cel? Bo mogą trafić na inny cel, też związany z osobowymi wydatkami. Więc prosiłbym się naprawdę głęboko zastanowić i nie szukać dziury w całym. Ja bym się cieszył, żeby mi ktoś zaproponował więcej, niż wyszło z mojej średniej. Pan Ryszard, dalej. Czy są przewidziane dodatkowe środki finansowe na utrzymanie nowych, wspaniałych laboratoriów? Szanowny panie, a w czym ma pan problem? Nie podobają mi się panu laboratoria. Czy panu przeszkadza to, że Straż Pożarna się rozwija w Polsce? Jest pan jej przeciwnikiem? Czy pan w ogóle jest funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej? Jeśli pan jest, a panu ten pierwszy punkt przeszkadza i ten drugi przeszkadza, to zastanawiam się, co pan robi w tej formacji. Czy szuka pan w dziury w całym, czy szuka jakiegoś problemu, gdzie go nie ma? Oczywiście, że środki finansowe się znajdą na ten cel, bo przecież nie zostawimy nikogo z ręką w tak zwanym nocniku. Ten sprzęt jest potrzebny, są laboratoria najlepsze w Europie, o ile nie na świecie. I oczywiście wiemy, że utrzymanie ich nie jest tanie. Po prostu utrzymanie sprzętu w ogóle generalnie nie jest tanie. Dużo jest gadania, że tego brakuje, tamtego brakuje, a jak pytam o konkrety, to tych konkretów często nie ma. Więc nie wiem do końca, do czego pan pije. Dalej pan Ryszard. Co z ewentualnym docenieniem ratowników w grupach specjalistycznych? Oczywiście ja rozumiem ten problem i on jest dosyć mocno złożony. Nie ukrywam, że jeżeli dalej będę komendantem głównym, to jest jeden z moich podstawowych celów będzie taki, żeby coś z tym zrobić, z tym tematem, żeby znaleźć jakieś dodatkowe środki dla grup specjalistycznych. Rzeczywiście to jest pewien kłopot, to jest pewien problem. Będziemy nad tym się pochylali. Wielce szanuję tych ludzi, którzy są w grupach specjalistycznych. Mam nadzieję, że komendanci ich doceniają poprzez dodatki funkcyjne, motywacyjne, służbowe i do tego apeluję też nagrody, więc staramy się tym ludziom dziękować i szanujemy to, co na co dzień robią. Dalej pan Ryszard. Czy planowany jest odrębny nabór do szkół aspiranckich i APPOŚ, czy Akademii Pożarniczej dla osób, które znajdują się w grupach chemicznych? Specjalnego naboru nie będzie. Bo po co? Nie mam takich zgłoszeń. Komendanci wojewódzcy tego nie sugerują, nie zgłaszają. Wszyscy ci, którzy mają odpowiednie matury, wszyscy ci, którzy chcą się kształcić w szkołach aspiranckich, mogą to robić. Dalej pan Ryszard. Czy planowane jest podniesienie dodatku służbowego poprzez ustalenie minimalnego progu? Wiem, że takie są prace, to za dużo powiedziane. Jest taki pomysł wśród strony społecznej, tylko pytanie brzmi, czy są na to środki finansowe. Nie sztuką jest coś podnieść, nie załatwiając sprawy w taki sposób. Jeśli tak, to czy istnieje pomysł na rozwiązanie problemu motywacji wśród funkcjonariuszy? Motywacja jest wśród funkcjonariuszy. No oczywiście ktoś powie, że pojawił się dodatek funkcyjny, ale jeszcze nie widać różnicy. Bo to jest proces. Straż Pożarna ma 31 lat i niektóre efekty decyzji z 1992-1993 roku dopiero widać od kilku lat albo dopiero będzie widać. Nic nie dzieje się od razu. Najważniejsze, że zrobiliśmy pierwszy krok do przodu. Pan Ryszard zarzucił mnie te badaniami, ale dobrze. Czy istnieje szansa, aby do wzoru mundurowania została dodana lekka kurtka? Szanowny panie, mamy lekką kurtkę, mamy lekkie spodnie i żadnych innych dodatkowych kurtek jeszcze do tego pan pisze, firmę wymienia. No, co tu pan sugeruje, że mam się z tą firmą dogadać, żeby były te kurtki? Jeszcze pan sugeruje, żeby był kolor zielony. No nie. Mówię panu wprost nie. Czy funkcjonariusze PSP mogą brać udział w zbliżających się wyborach do Sejmu i Senatu? Pojawiają się sytuacje, że nawet komendanci wykorzystują swoje stanowisko, niejako reklamują się w wyborach, agitują politycznie itd. Szanowny
Panie, proszę się zapoznać z polską konstytucją, tak dużo się mówi, a mało kto czytał, mało kto wie, i z ustawą o Państwowej Straży Pożarnej. Czy tam jest ktoś, tam jest zapisane, że my nie możemy brać w czymś udziału? Tam jest napisane, że nie możemy należeć do partii politycznej. I to jest wszystko. Wiem, znam ten przypadek, do którego pan pije. Jest to przypadek z Podkarpacia. Komendant uzyskał zgodę moją i ministra, a jest na urlopie i realizuje to, co powinien realizować. I ja tutaj nie widzę żadnego zagrożenia. Nie należy do partii politycznej. Startuję tylko z odpowiedniej listy. Tak to się złożyło. Z takiej listy, którą wybrał, nie widzę powodu do tego, żeby robić mu w tej sprawy jakiś afront. A pan ewidentnie szuka punktu zaczepienia. Okej. Gaz Kacper. Dzień dobry. Chciałbym się zapytać, czy w okularach można pracować w PSP? No jak pan widzi, ja mam okulary, tylko to zależy od stanowiska i od decyzji lekarza, orzecznika, bo to jest najważniejsze. Wie pan, ja nie mogę podjąć tej decyzji, ani komendant właściwy. Musi podjąć to lekarz orzecznik i tam musi pan, jeżeli on dopuści pana do tego, żeby mógł pan pracować w okularach, to będzie pan pracował w okularach. Pan Bartek, czy planuje pan w najbliższym czasie zająć się dużymi dysproporcjami odnośnie średnich na etat w rozbiciu na poszczególne województwa? Szanowny panie, oczywiście, że my się tym zajmujemy już od dawna. Proszę zwrócić uwagę, że to właśnie myśmy dokonali pewnego spłaszczenia, bo były województwa, które naprawdę odstawały i były przy pierwszej możliwej regulacji, a najlepiej może pan się zapytać strażaków z Warmii i Mazur, to panu odpowiedzą, jakie żeśmy decyzje podjęli i jak dzisiaj ich sytuacja wygląda. To było województwo, które w ogóle było jakby w innym, nie wiem, w innym, nawet w innym kraju. Myśmy to po prostu podgonili ten temat i dzisiaj rzeczywiście nastąpiło spłaszczenie i proszę tutaj dobrze się przyjrzeć sprawie. Cały czas się temu przyglądamy, ale mi się wydaje, że żeśmy dużo w tym temacie dobrego zrobili. No tak, tak. Pan tu sugeruje, że w małych miastach, w małych JRG się więcej pracuje. No trudno. Wie pan, to się bardzo różnie rozkłada. Jest to taki JRG 4, czy JRG 2 w Poznaniu, czy 4 w Warszawie, gdzie naprawdę wyjeżdżają po kilka tysięcy razy. No, nie wiem, czy w JRG tyle się wyjeżdża w małym powiecie, bo sam z takiego pochodzę, to wiem, ile żeśmy wyjeżdżali. I oczywiście obciążenie jest większe, bo trzeba poczekać, ale jednorazowe, bo trzeba poczekać, aż dojadą siły i środki z OSP, żeby nas wesprzeć. A tutaj można kierować, przepraszam, z innych jednostek, więc oczywiście to jest jednorazowy duży wysiłek, to się zgadza. Ale idziemy w kierunku zwiększania ilości etatów. Pan Bartek. Dopłata do wypoczynku przysługuje strażakowi oraz członkowi jego rodziny w wysokości 418 zł. Ja wiem, że pan tutaj pije do tego, że to nie zostało zmienione od 2004 roku. Rzeczywiście, ale szkoda, że pan nie zauważył, a może pan zauważył, że jednak sporo żeśmy świadczeń poprawili i to jest ciężki, długi proces. Z tego co wiem, to w żadnej innej służbie też tego nie zmieniono i cały czas jest ten sam temat. Oczywiście trzeba do tego wrócić, trzeba o tym rozmawiać, ale tak jak powiedziałem, no, jestem 4 lata i uważam, że to, co się udało z mieszkaniówką zrobić i z paroma innymi tematami, jak na przykład żołd dla kadetów i podchorążych, no to jest kawał dobrej roboty i przez całe 31 lat podchorążowie czekali na przykład, a mieszkaniówka 18 lat była niższa, więc no dajmy sobie trochę czasu. Pan Bartek, kiedy będzie zrealizowana wcześniejsza zapowiedź wprowadzenia minimalnego stanu osobowego? No to odpowiedziałem na to pytanie. Przynajmniej 2 lata. Pani Marta. Szanowny, a kojarzę panią Martę, bo pani często pisze do nas. Szanowny panie komendancie, szukam po internetach i nie znalazłem odpowiedzi. Poza tym, jakie bzdury tam można czytać. Okej, że postanowiłem, to ważne dla młodego człowieka. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia, wiem, o czym pani mówi. Słuchajcie, szanowni państwo, chodzi o to, że ktoś na przykład urodził się w grudniu, a nabory do szkoły są wcześniej. Nic na to nie poradzę. Niestety nie możemy tego zmienić, dlatego że trzeba być dorosłym, żeby być w naszej szkole, żeby wyjeżdżać do zdarzeń, trzeba być pełnoletnim i tutaj tego nie da się obejść. No niestety, to nie ja generalnie, no tak się to poukładało. No, służby mundurowe to jest wyjątkowe miejsce, no i trzeba ten rok jakoś wytrzymać. Ja też mam córkę, która się urodziła w grudniu. Też w pewien sposób jest poszkodowana, ale wyrównało się, bo syn się mój urodził w styczniu, więc on by jakby mógł szybciej. No ale tutaj tego nie zmienimy, tak? Tu jest, taki zapis jest też w innych służbach. Pan Jan. Dzień dobry panie komendancie. Moje pytanie dotyczy realizacji inwestycji budowlanych w PSP. Wiem, pan pisze o tym, że w małych garnizonach mają kłopot, żeby obsłużyć duże inwestycje. Ale my zawsze wspieramy.
My zawsze wspieramy, wysyłamy ludzi. Komendant wojewódzki ma prawo powołać zespół. Nawet do tego zespołu może włączyć ludzi niekoniecznie związanych z Państwową Strażą Pożarną. Może ich poprosić o wsparcie, więc nie zostawiamy. Jak gdzieś tak się dzieje, to proszę o taką wiedzę. Ja chętnie pomogę. Zawsze pomagaliśmy, takie zespoły mogą powstawać do wsparcia dużych przedsięwzięć w małych komendach. Tak robimy też z kontrolą rozpoznawczą, gdzie na przykład jest jeden strażak czy dwóch, którzy wykonują te obowiązki, a na przykład trzeba odebrać duży zakład z pracy. Wtedy komendanci powołują zespoły i te zespoły realizują te zadania. I w tym przypadku też nikogo, podkreślam, nikogo nie zostawiamy w potrzebie. Pan Roman, dlaczego w dalszym ciągu nie liczy się czas dotarcia JOP do zdarzenia, czy do poszkodowanej osoby, tylko jest ważna reorganizacja działań? I ja naprawdę nie wiem, z czego to wynika, bo my tego pilnujemy, żeby właśnie tego nie było. Nie ma żadnej reorganizacji. Pierwsza jednostka, oczywiście jest tam, oczywiście zwrócenie uwagi na to, czy ktoś jest w KSRG, czy poza, jaki ma sprzęt, bo też zależy, jakie jest zdarzenie. Ale ja powiem szczerze, pilnuję tego i pytam. I odpytuję. I mogą się zdarzać gdzieś sytuacje, że jakiś dyżurny, który dysponuje, podejmuje takie, a nie inne decyzje i może one nie do końca są słuszne z różnych powodów, ale my takie coś piętnujemy i szukamy takich sytuacji, jeżeli znajdujemy takie. Jeśli pan ma konkretne przykłady, to proszę mi podać. Bo naprawdę są porozumienia między gminami, można się wspierać, wręcz ustawa OSP tego wymaga i zobowiązuje do tego wsparcia. Pan Grzebarn, no to pewnie jakiś skrót. Witam panie komendancie, taki przykład. Jest wypadek czy pożar blisko granicy województwa. Na akcję są wzywani i wiem, zmierza pan do tego samego co przed chwilą, tak? Czyli, że jeżeli ktoś ma dalej, to jedzie, a ktoś ma bliżej, nie pojedzie, a ten co dalej jedzie. No jeszcze raz podkreślam, to jest decyzja dyżurnego, to on decyduje, ale ja uważam, że powinna jechać najbliższa jednostka i to się mówi o tym i rozmawia. Jedynym warunkiem tego, że możemy jakieś jednostki nie zadysponować, to jest może być jej sprzęt do danej akcji i wtedy jedzie jednostka z innej dalszej, może nawet oddalonej jednostki ochotniczej straży pożarnej. Generalnie nie ma tak, nie zamykamy się. Tak jest na zachodzie Europy, tak jest w Ameryce Północnej, że ograniczamy się granicami. Tu tego nie ma. Więc jeżeli są takie przypadki, to prosiłbym, żeby mnie informować, bo my będziemy tutaj naprawdę pilnowali tematu. Pan Roman, proszę o pochylenie się nad problemem jednostek spoza KSRG, a w szczególności na większe wsparcie finansowe. Szanowni Państwo, no oczywiście, ale jednostek w ogóle Państwowej Straży Pożarnej, znaczy Ochotniczej Straży Pożarnej jest 16 tysięcy. Z tego ponad 4 tysiące grubo jest w KSRG, reszta jest poza. Co jak co, ale zarzucić mnie albo tej ekipie, która dzisiaj rządzi naszą ojczyzną, że nie inwestuje w OSP, że nie dokłada środków, że nie dofinansowuje, no nie mogę się zgodzić, naprawdę. I ja, jak mało kto, pochylam się nad każdą jednostką OSP, bo mam serce po waszej stronie i naprawdę nie wiem, z czego to wynika, że u pana jest taka sytuacja. Staramy się docierać wszędzie. Staramy się kupować, dofinansowywać, ale nie tylko z dotacji MSWiA czy KSRG, ale przecież są inne możliwości. Są wojewódzkie fundusze, narodowe, Fundacja Orlen, wczoraj piękna uroczystość, na której był mój zastępca Krzysiek. Więc to pokazuje, że naprawdę jest tych źródeł dużo. Będą kolejne. Proszę być czujnym. Panie komendancie, wśród społeczności strażackiej krążą sprzeczne informacje w sprawie zaliczeń SPK 5 i SPK 6. Jakie sprzeczne, na litość boskie? Wyssana z palca informacja. Szanowni Państwo, jak to mi napisali czarno na białym, innych, jest nie niższy niż 65% poprawnych odpowiedzi. Ja wiem, o co chodzi. Są ludzie, którzy nie zdali po prostu egzaminów i biją od dłuższego czasu pianę, bo muszę tak powiedzieć, żeby im koniecznie obniżyć tak, żeby oni zdali. Ja powiem wprost, chłopy, trzeba się po prostu nauczyć. Trzeba wziąć zeszyt. To nie jest tak, że jak się dostałeś do szkoły, to na pewno masz zdany egzamin. Bo ktoś cię skierował, bo ktoś ci powiedział, że masz iść. Nie wiem. No czuj się po prostu... Musicie się czuć do tego, że tak powiem, zobowiązani, że trzeba się po prostu nauczyć. I ja tutaj nie po prostu w sposób transparentny mam to wyjaśnić. Zostało to wyjaśnione, przecież były interpelacje poselskie, pisano różne artykuły na ten temat. Myśmy odpowiedzieli do wszystkich w tym kraju, którzy o nas zapytali i nikt nie znalazł podstaw do tego, żeby nam cokolwiek zarzucić. Więc proszę tych wszystkich, którzy mają z tym kłopot, uderzyć się w pierś. Antek.
Szanowny panie komendancie, jak jest z tymi awansami? W jednostce w dużym mieście na południu Polski jest co najmniej kilkunastu oficerów z wykształceniem branżowym. Pewni dowódcy, a dowódcą zmiany zaawansował oficer bez inszposz. Nie posiada nawet SPO i SPK. Szanowni państwo, to jest ciekawa historia. Oczywiście ja już wcześniej czytałem to pytanie. Pozwoliłem sobie sprawdzić pewne tematy. I zupełnie nie wiem, wiecie, czy naprawdę chcecie, żeby komendant główny ingerował w jednostkę na zmianie, kto ma być dowódcą zmiany? Jak myśli pan, panie Antku, kogo to jest decyzja? Kto rekomenduje człowieka na dowódcę zmiany? Z tego, co ja pamiętam, a byłem dowódcą zmiany, to rekomenduje dowódca jednostki. A idzie do komendanta i tak układają sobie, bo widzą, jakie kto ma predyspozycje. Szanowny panie, można skończyć nawet Harvard, albo jeszcze lepszą uczelnię, Oxford, albo coś, i można sobie nie poradzić w najprostszych tematach. A można nie skończyć tej szkoły, mieć wykształcenie nawet może niekoniecznie branżowe, ale mieć predyspozycje do tego, żeby zarządzać ludźmi, żeby kierować zespołem i tak dalej, i tak dalej. Tu bym był bardzo ostrożny. Oczywiście, jakby to były jakieś patologiczne historie i ktoś by był, że tak powiem, na siłę pchany, czy nie miałby kompetencji, no to byłoby niebezpieczne. Ale jeżeli pan tylko uważa, że jedyną ścieżką bycia szefem czy dowódcą jest tak zwana branżowa, no ale ten człowiek jakimś oficerem został, jakieś szkoły branżowe skończył, jakieś doświadczone posiada, bo gdyby go nie posiadał, bo tam są pewne czasookresy, prawda, to się zgodzimy, więc tym dowódcą nie mógłby zostać. I pan proponuje rozwiązania z USA. Jak Boga kocham, ja byłem w USA i byłem też ostatnio w Kanadzie i byłem też w wielu krajach Europy i to oni od nas się muszą uczyć, a nie my od nich. Oczywiście są tematy, które podpatrujemy, które chcemy poprawiać, ale jeśli chodzi o to, co i jak działa, chciałby pan jeździć na podziale bojowym do 65 roku życia? Nikt pana nie pyta wtedy, jakim jest pan kondycji. 65 roku życia. I być w systemie emerytalnym, takim cywilnym? Proszę się dobrze zastanowić, jak pan chce czerpać wzorce z krajów. Dzisiaj my jesteśmy wzorem do naśladowania przez cały świat. I ja to mówię wprost. I z każdym mogę stanąć w szranki i o tym rozmawiać. Pan Dawid. Szanowny panie komendancie, czy jest możliwość rozszerzenia asortymentu w dotacji KSRG i MSWiA o ubranie specjalne lekkie, kurtkę lekką i spodnie lekkie? Oczywiście, że tak, jest to załatwione i będzie. Krótka odpowiedź, panie Dawidzie. Jestem, pan Paweł, jestem naczelnikiem jednostki, która jest strukturą KSRG. Staraliśmy się o samochód z KW bezskutecznie. Wyjeżdżamy, pomagamy. Czy KW nie powinna w pierwszej kolejności wybierać jednostki w KSRG? No widzi pan, z jednej strony mamy informację, żebyśmy zadbali o jednostki, które nie są z KSRG, z drugiej strony mamy pytanie, żeby dbać o jednostki w KSRG. Ja rozumiem, że państwo się staliście o samochód. Ja bym bardzo chciał, żeby do wszystkich jednostek trafiły nowe auta, albo przynajmniej w dobrym stanie. I my powoli do tego dojdziemy. Dajcie nam czas. Naprawdę, jeśli uda nam się zrealizować projekty unijne, które mamy w przyszłym roku i w kolejnych, następnych, całej perspektywie, to będzie samochodów mnóstwo do przekazania z PSP i tak jak już wcześniej odpowiadałem, w rocznikach dużo młodszych, gdzie obniżymy na pewno lata przesuw. Proszę być cierpliwym, panie Pawle, zdecydowanie. I tu nie ma z żadnej strony ani komendanta wojewódzkiego, ani z żadnych złośliwości, wręcz przeciwnie. Jesteśmy po waszej stronie. Pan Antek, dalej. Czy KG monitoruje wypłaty za wypracowane nadgodziny? A oczywiście, że tak. Ponieważ będąc w kontakcie z kolegami z województwa wiemy, że są problemy z wypłatą 100% nadgodzin. No więc wie pan, szanowni państwo, no nie dalej jak dzisiaj poinformowałem o tym, że jest dodatkowe 40 milionów na nadgodziny i wszyscy dostaną to, co im się należy. Nikomu nie zabraknie. I wszyscy komendanci dzisiaj zameldowali wykonanie zadania do piątku. I nie ma możliwości, żeby tak nie było. Patrzę jeszcze tutaj kątem oka na mojego przyjaciela i komendanta Krzyśka, który tak kiwa mi, że 100% tak. I pisze pan, że w Małopolsce mówi się 80%. Zostawcie to Małopolskę w spokoju. Ten Kraków jest naprawdę fajny. W czwartek będę w Krakowie. Jak chcecie ze mną pogadać, to zapraszam, będę obecny. A Piotrek Filipek to jest jeden z najfajniejszych komendantów, jakiego w życiu poznałem. I oficer. Ochotnicza Straż Pożarna, Ratownictwo Wodne. Panie komendancie, co z legitymacjami dla OSP? Już mówiłem. Będzie wszystko ok. Dajcie nam chwilę. Jeszcze w tym roku pierwsza partia, w następnym roku kolejne. PSP wymieniono pod koniec poprzedniego roku, miało być na początku obecnego dla OSP, mamy koniec września i cisza. No nie jest cisza, bo państwo mówi, jak to wygląda. Myśmy też mieli pewien falstart, jak pan wie, nasze wróciły do poprawki. Jesteśmy już teraz przezorni i nie chcemy dać kolejnego, nie chcemy mieć kolejnego falstartu. Pan Bartosz, proszę o komentarz w sprawie wytycznych dotyczących szkoleń BHP dla OSP. Komendanta, wskazano wprost, kto organizuje szkolenia.
Jeszcze raz, że nie należy utożsamiać strażaka OSP z pracownikiem. No to jest na pewno. Krótko odpowiedź, tutaj Biuro Edukacji mi przygotowało, bo to rzeczywiście jest... Dodatkowo w jednej z powiatowych jednostek PSP przekazano strażaków OSP, że sami mają sobie zorganizować szkolenia. Więc odpowiadam. Nie należy utożsamiać strażaka ratownika OSP z pracownikiem i wprost stosować do niego kodeks pracy. Strażak ratownik OSP odbywa instruktaż ogólny w ramach szkolenia podstawowego, a instruktaż stanowiskowy musi mu przeprowadzić jego naczelnik. Również naczelnik OSP organizuje i odpowiada za aktualizację zagadnień w zakresie BHP w ramach doskonalenia umiejętności. To jest komentarz mój do tego. Pan Łukasz. Panie komendancie, mam pytanie odnośnie tej prostej, klarownej i transparentnej drogi awansu zawodowego, którą pan obiecał naprawić. Na południu to chyba nie działa za dobrze. Pracownicy biurowi po kilka latach pracy dostają skierowanie do szkół, a pracownicy z Doriebku i Lasu nie mogą się doprosić. Rozwój zawodowy słyszą, że nie ma miejsc na szkole, a to nie jest zbyt równe traktowanie. Pozdrawiam. No, dziękuję za to pytanie. My naprawdę mamy pewien projekt, który chcemy zrealizować, ale też proszę zrozumieć. Ja panu coś wyjaśnię, panie Łukaszu. Komendant poszukuje na 8 godzin pracownika. Wszyscy mu odmawiają. I idzie do niego strażak z podziału i mówi tak, ja przyjdę do biura. Jak ten komendant ma mu podziękować? Na przykład tamten człowiek był przez 10-15 lat wjeździł do wyjazdów i chce zmienić coś w swoim życiu, chce zrobić krok naprzód. No i proszę zrozumieć komendanta, jeżeli ma 2-3 miejsca, jedno miejsce, to zaproponuje tej osobie, która mu podała rękę. I rzeczywiście może być tak, i tu się z panem zgodzę, że ktoś w biurze szybciej pójdzie do szkoły niż ten, kto jest z podziału bojowego. Ale my o podziale bojowym nie zapominamy. Kto jak kto, ale Bartkowiak, komendant główny, zrobił wszystko, żeby tych szkół było więcej. Proszę sobie przypomnieć, co było kilka lat temu. Ile było miejsc na ZSI, ile było miejsc na SPO, SPK, ile było skierowań do zaocznych aspirantek, jak długo trwały aspirantki, jak teraz trwają tylko rok i wystarczy, bo po co powtarzać cały rok materiał z podoficerki, skoro idą tam ludzie, którzy są przygotowani i jeżdżą do zdarzeń. Więc ja też pana serdecznie pozdrawiam i proszę zrozumieć, że czasami tak jest. Czasami trzeba coś zaproponować od siebie. Pan Piotr. Pytanie w sprawie dodatku do emerytur. Aby ubiegać się o świadczenie, należy spełnić kilka ustawowych warunków, w tym udokumentować bezpośredni udział w przynajmniej jednym działaniu ratowniczym w roku. Mówimy tu o dodatku emerytalnym dla druhów ochotników. No tak, musicie, szanowni panowie, te 25 lat przynajmniej raz w roku wyjechać, i to mówimy o pani, że jednostki nie są dysponowane. No dzisiaj przy tej ilości wyjazdów wydaje się, że no dysponowanie jest ogromne. Przed chwilą mówiłem, że średnia jest 590 tysięcy zdarzeń rocznie, więc żeby w ogóle nie wyjechać, no aż mi się wierzyć nie chce. No jednostki jeżdżą, naprawdę. Na pewno tego nie zmienimy. Po prostu jednostki muszą jeździć. Pan Piotr, co ze strażakami, którzy ukończyli kurs podstawowy po staremu, bez ratownictwa technicznego, a którego brak nie pozwala im przystąpić do kursu dowódców? Wszyscy strażacy OSP mają pełne możliwości szkolenia, bo szkolenie w zakresie ratownictwa technicznego wciąż jest realizowane przez komendy miejskie i powiatowe w ramach zgłoszonych potrzeb. Program tego szkolenia nie został wycofany i szkolenie to może być realizowane do wyczerpania potrzeb. Taka jest, panie Piotrze, odpowiedź. Pan Piotr. Panie generale, na jakim etapie jest testowany nowego systemu SWD i czy ochotnicy będą mieli szansę na korzystanie z powyższego? Tak, oczywiście, że tak. To jest podstawa. To jest najważniejszy element tego, że musicie być w nowym SWD. I tam są jeszcze kolejne pytania o SWD tam, i takie dosyć też trochę zaczepne. To ja odziedziczyłem po moim poprzedniku sytuację, kiedy po prostu ten temat był rozkręcony, przetarg jakby rozstrzygnięty i sprawa się działa. Tylko po drodze zdarzył się COVID. Firma, zasłaniając się ustawą COVID-ową, przeciągała jak mogła sytuację, nie realizując często zadań. W końcu odebraliśmy ten element kluczowy, no ale okazało się, że pewne rzeczy już nie przystoją i nie działają tak jak trzeba, więc teraz go modernizujemy, ulepszamy, poprawiamy, wykorzystują całą bazę danych, którą mamy, która jest bardzo wartościowa, i cały sprzęt, który w tym projekcie dostaliśmy, który kosztował prawie 3/4 całej inwestycji. Więc to jest bardzo istotny element i proszę państwa, chcę zakomunikować, że od stycznia tego roku w kilku największych miastach w Polsce będzie testowany nowy system SWD i w niej oczywiście fundamentalnym elementem będzie EOSP. Pan Piotr.
Drugie pytanie odnośnie kierowcy w OSP powyżej 65 roku życia, który posiada aktualne badania lekarskie i może być kierowcą podczas zdarzenia, ale dobrze wiemy, że jednym z zadań kierowcy jest obsługa autopompy, czyli musi wysiąść z pojazdu. Czy jest dopuszczalne względem ustawy? No tak, oczywiście, że tak. Jeżeli dopuszczamy, żeby pojechał, to nie tylko, żeby tam stał. Tak, no musi włączyć autopompę i że strażacy OSP pełniący funkcję kierowcy po ukończeniu 65 lat pod warunkiem posiadania aktualnych badań lekarskich dopuszczalnych są do prowadzenia pojazdów oprzejowanych, mogą brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczych i tak dalej. Pan Bartek. Zdarza się, że KAR, KDR, aby ratować życie ludzkie, musi podjąć trudne decyzje. To prawda. Przy zdarzeniu, gdzie jednym z ratunkiem dla osoby poszkodowanej byłoby przetransowanie osoby poszkodowanej na SOR pojazdem innym niż karetka. I rozpoczęło się postępowanie dyscyplinarne. W tym przypadku po latach kara skończyło się pozytywnie i przyznano mu rację. Szanowni Państwo, to jest niezwykle trudny temat. To jest temat, o którym ja już kilka razy mówiłem, a jestem też za ten temat atakowany, czyli ambulanse w strażach państwowej i OSP. Tego problemu by nie było, gdyby tak było. Gdybyśmy mieli ambulans. I muszę powiedzieć, że mówienie przez lekarza na miejscu, że on bierze odpowiedzialność, to niestety nie tak do końca, bo od momentu, kiedy poszkodowana osoba znajduje się w samochodzie strażackim, pełną odpowiedzialność bierze dowódca strażacki, a nawet dowódca wozu. I naprawdę tutaj trzeba być niezwykle ostrożnym. Oczywiście we wszystkich tych przypadkach, kiedy ktoś by miał kłopoty, będziemy im pomagać i bronić. Ale dlatego chcemy mieć ambulansę w PSP i dlatego proszę nas za to nie hejtować. Pan Szymon, chciałbym zapytać o dziennik wyposażenia osobistego strażaka, który wysłałem do KGP SP. 7 czerwca wysłano do Pana e-mailem odpowiedź o treści. Wydział BHP i Profilaktyki Zdrowotnej Biura Kadr oraz Planowania Operacyjnego zapoznały się z wysłanym dziennikiem i nie stwierdzamy operacyjnej potrzeby wprowadzenia takiego rozwiązania w Polsce. Proszę mi wybaczyć, ale to od tego są moi dyrektorzy, żeby pilnowali, żeby wszystko miało było spójne i taka decyzja została podjęta. Będę się tego trzymał, bo my tu jesteśmy jak jedna rodzina. Pan Bartosz, jak wygląda sytuacja pracy nad tak zwanym trzecim sygnałem? Czyli trzecim sygnałem, tak wiem, znam ten temat, bo to są ludzie z Wielkopolski. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów powołała roboczy zespół do trzeciego sygnału dla pojazdów przyjmowanych. Do prac włączyło się cało 3 funkcjonariuszy Komendy Głównej. W pierwszym i drugim kwartale 2023 odbyły się 2 spotkania. Przedstawiono stan prawny, który nie pozwala na korzystanie z tych urządzeń. Niestety podejrzewałem, że tak będzie. Zbyt dużo jest to problemów i zbyt dużo nadawców mogłoby mieć kłopot z przyjęciem tego do wiadomości. Mogłyby być różne pozwy. Wyobraźcie sobie na przykład Państwo, że ktoś zapłacił za reklamę wiele set tysięcy złotych, a my w tym czasie włączamy trzeci sygnał i włączamy tą reklamę. Kto zapłaci za ten temat? To są problemy, które nakładanie się częstotliwości. A co z częstotliwościami, które mogłyby zakładać pracę rozrusznika serca? To są kłopoty, które nie do końca są rozwiązane. Stąd takie, a nie inne historie. Pan Bartosz. Wymiana ubrań specjalnych, czarnych, granatowych na piaskowe jest wielkim krokiem w kierunku profilaktyki przeciwrakowej w straży, co jest bardzo dużym plusem. Dziękuję. Moje pytanie brzmi, czy planowane są kolejne kroki, prócz wyznaczania stref, które są już wdrażane, kolejne kroki mam na myśli wyznaczenia miejsca poza kabiną do transportu zanieczyszczonych ubrań indywidualnej, zakupy specjalnych worków do ich transportu. Z tego, co słyszę w środowisku, pan generał, jak i podlegli komendanci coraz częściej podczas inspekcji czy odwiedzin jednostek zwracają uwagę na jakość ubrań specjalnych. Mam nadzieję, że ta tendencja będzie. A więc jeśli chodzi o to, to muszę panu powiedzieć i wszystkim państwu powiedzieć, że staliśmy się liderami w Europie i na świecie, jeśli chodzi o walkę z rakiem. Zupełnie się nie spodziewałem, bo wydawało mi się, że nic takiego wielkiego nie odkrywamy. Poszliśmy w takim kierunku, jak powiem wam, moi drodzy, jak zobaczyłem, jak za oceanem się dba o pewne rzeczy, to stwierdziłem, że tam raka w ogóle chyba nie ma. Bo tam się je na przykład na garażu, tam się ubrania leżą obok samochodów, nie ma żadnych stref czystych i brudnych. Byłem w lekkim szoku. I z tego co wiem, to naprawdę jesteśmy tutaj na najwyższym poziomie. Nie wykluczam tych rozwiązań. Oczywiście, że będziemy się przyglądali, co robić dalej, żeby tą profilaktykę rakową wspierać. Te ubrania też nie są przypadkowe. Tu też chodzi o to, żebyśmy je prali, dbali i ich kolor też nie jest przypadkowy. Taki sam jak bojowych. Pani Marzyna. Szanowny Panie Komendancie, prosimy o aktualizację w sprawie wycofanych drabin Rosenbauer.
tej sprawie panuje wśród wszystkich zmowa milczenia. Nieprawda. A sprzęt zamieniony polskich złotych, niekoniecznie polskich, stoi nieużywany w garażach. Czy jest szansa na powrót na podział bojowy? Wie pani, sprawa jest niezwykle skomplikowana. Z 50 ponad milionów, myślę, że ponad 3/4 to były środki unijne. My też jesteśmy płatnikiem do Unii, także możemy powiedzieć, że to też są nasze pieniądze. Na ten moment mogę odpowiedzieć tak. Mamy rozbieżność z Rosenbauerem. Rosenbauer twierdzi co innego, my też. Dlatego powołaliśmy specjalną firmę, wyłonioną w przetargu przez CNBOP, Centrum Naukowo-Badawcze, i oni badają konstrukcję tej drabiny. Zostały drabiny zeskanowane, sprawdzone i trwa, że tak powiem, analiza, czy nie popełniono błędów konstruktorskich. W naszej opinii drabiny nie są do końca ok, nawet bym powiedział, że nie są ok. W opinii Rosenbauera są ok. Więc mamy tu rozbieżność. Niestety dzisiaj nic więcej powiedzieć nie mogę, dlatego jest milczenie, dlatego że poprosiliśmy się nawzajem, żeby siebie nie atakować. Rosenbauer próbował pewnych nacisków, a ja powiedziałem, że proszę mnie nie naciskać, bo ja tych samochodów, dopóki nie uzyskam pełnej pewności, nie wprowadzę do podziału bojowego. I żaden sąd, nikt mnie do tego nie zmusi. Wolę podać się do dymisji i odejść ze stanowiska. To jest zbyt ważna sprawa i zbyt często nasi strażacy i tak ryzykują życiem, żebyśmy sobie wprowadzali do podziału bojowego sprzęt, co do którego mamy co najmniej wątpliwości. Więc proszę być cierpliwym. Myślę, że wyniki badań będą wkrótce. Pan Mateusz. Witam, mam pytanie odnośnie rekrutacji do SA, czyli aspirantki i akademii. Czy planowane jest dodatkowe jako... Aha, chodzi panu o przedmiot. Oprócz fizyki, biologii, chemii, także geografia. Nie wiem, muszę o tym pomyśleć. Nie, na razie nic na ten temat, żeśmy się nie rozmawiali. Mam tu odpowiedź mojego dyrektora, ale ona jest dosyć długa i chyba do końca nie, jakby pana nie usatysfakcjonuje. Na razie nie mamy takiego planu. Pan Paweł. Chciałbym zapytać pana komendanta odnośnie noszenia zarostów w czasie służby. Regulamin mówi krótko i ogólnie, że zarost ma być schludny. Tak. Na pewno nie taki. Szanowni Państwo, nie ukrywam, że jest to jeden z elementów, który trzeba też określić konkretnie. Uważam, że jedno, dwu, trzydniowy maksymalnie zarost nic nie wnosi żadnego problemu. Zwłaszcza jeśli chodzi o podział bojowy. Na pewno zarost typu broda, ale broda. Nie zarost taki, który jest dwu, trzydniowy, tylko zupełnie długa broda. Tudzież długie włosy na pewno nie przejdą. I ja, wszyscy dobrze mnie znają, wiedzą, że jak jeżdżę po komendach, to zwracam na to uwagę, a niektórzy w trybie pilnym się golą. I tyle, bo uważam, że tego nie powinno być. Tak samo jeśli chodzi o tatuaże. Też że uważam, że wszystkie tatuaże, które wychodzą poza koszulkę, wchodzą na szyję, twarz, dłonie, no są co najmniej nie okej. I w tym zakresie pracujemy nad regulaminem, który usankcjonuje te tematy. Pan Karol, co pan myśli o zjawisku wysyłania na zaoczne szkoły aspirantów strażaków, którzy załatwili sobie takie oddelegowanie dzięki koneksjom z posłami i senatorami? Co ma myśli strażak, który pomimo wysiłku, zaangażowania nie ma możliwości rozwoju i patrzy na taki mechanizm? Mój Boże, kochany, nie mam pojęcia, wie pan. Z całym szacunkiem, no ale to komendanci. Ja daję komendantom miejsca, na przykład 15, 20 na województwo. I to jest decyzja komendantów, kogo przysyłają. No nie będę weryfikował. I przecież może się zdarzyć tak, że ktoś ma w rodzinie posła, że ktoś ma w rodzinie senatora, że ktoś ma kogoś prezydenta miasta, wójta gminy. Czy ci ludzie mają być dyskryminowani, w ogóle do szkoły nie mają iść? Ale jak już pójdą, to jest to podnoszone, że to na pewno było załatwione. A po czym pan wnosi? Skąd ta informacja? Ma pan na to dowody, że to było załatwione? Ktoś przyjął może jakąś korzyść z tego powodu? No nie, no nie róbmy po prostu jakiegoś szaleństwa, no. Jesteśmy częścią społeczeństwa, jest nas sporo, bo 31 tysięcy. Wszyscy mamy rodziny, wujów, ciocie, kuzynów, tak? I zdarzają się, że w naszych rodzinach są osoby publiczne, które są gdzieś zaangażowane. No, to, a co mamy takich ludzi dyskwalifikować? Oczywiście to nie może być tak, że ja powiem szczerze, że zawsze analizuję pod kątem każdą taką sytuację, jeżeli dostaję takie zgłoszenie, czy ten człowiek się nadaje do służby, czy nie. To nie ma znaczenia, czy ma kogoś tam, przyjaciela, polityka i tak dalej. Mnie to jakby za bardzo nie interesuje. Mi chodzi o to, żeby był dobrym strażakiem. To jest najważniejsze. A jak przy okazji ma kogoś w rodzinie, daj mu Panie Boże zdrowie.
Nie możemy po prostu nikogo w ten sposób piętnować, że jak jesteś, masz w rodzinie kogoś znanego, osobę publiczną, to masz być dyskryminowany za to? Pan Kamil. Czy nie uważa komendant, że pieniądze, które idą na tłumaczenie podręczników na język ukraiński do rodziców w szkole podstawowej powinny być przeznaczone, powiedzmy, na dzieci strażaków? Serio? Chce pan mnie o to zapytać? Bez komentarza. Jan Kowalski. W jednym z poprzednich Q&A powiedział pan, że niedopuszczalne jest, aby strażak kierowany na kurs doszkalający do ośrodku szkolenia mógł w tym czasie, na czasie czynieniowym, nie mieć uwzględnionej nadgodzin w związku z tym szkoleniem. I chodzi mi o sytuację, gdzie według półrocznego harmonogramu, rzeczywiście, jeżeli takie są sytuacje, to ja proszę o konkretną odpowiedź w tym temacie. Ja powiedziałem wyraźnie, że ma być to dobrze rozliczane na korzyść strażaka, a nie na niekorzyść strażaka. Jeśli ma pan, panie Janie, a podejrzewam, że jest to Jan Kowalski, to jest fikcyjna historia, więc ja proszę pana, żeby pan mnie poinformował, gdzie takie coś się stało. Ja chcę to wiedzieć. Ja wydałem wyraźne polecenie, że ma być to rozwiązywane na korzyść strażaka. Tak było z wyjazdem teraz do Grecji i poprzednio w Turcji i tak dalej. Ja to patrzę jeszcze na Krzysia, żeby się skomunikować z Rokiem i myśmy tu wyraźnie powiedzieli, jak ma to być robione. Jeśli gdzieś to jest nie robione tak, jak trzeba i tak, jak ja poleciłem, a do króca bomba jestem szefem tej formacji, to proszę mnie informować. I ja naprawdę wiem, jak to zrobić, żeby wycisnąć jak cytrynę tego, który tak robi. Pan Jan znowu. Drugie pytanie odnośnie kursów na kategorii C dla kierowców OSP. Takie kursy odbyły się w całej Polsce, to prawda, i się odbywają. Wiem, pan tutaj sugeruje, bo ja czytałem to wcześniej, że tych kursów jest za mało, że druhowie są niedostępni. No szanowni państwo, no to jest też taki trochę pilotaż, no my dopiero zaczynamy. Tak naprawdę w przyszłym roku mamy pełen budżet i pełne finansowanie. My w tym roku żeśmy wystartowali z tym, bo chcieliśmy zobaczyć, jak to zafunkcjonuje. I uważam, że idzie to w dobrym kierunku. Właściwie mamy zdawalność bardzo dobrą, 90 parę procent za pierwszym podejściem, więc widać, że podeszliśmy do sprawy bardzo profesjonalnie. Proszę nam wierzyć, że będzie tego więcej, tylko musimy mieć trochę więcej czasu. To dopiero startujemy z tematem. Pan Marcin. Panie komendancie, o ile się nie mylę, dwa lata temu pytałem o waloryzację świadczeń mieszkaniowych. W tym roku mamy podwyżki i w dwóch z nich. Jest to ogromnym sukcesem. Dzięki za zauważenie tematu. Świadczenie za remont lokalu pozostaje bez zmian. Czy możemy liczyć na jego waloryzację w najbliższym czasie? Zrobię, co mogę. Słuchajcie, nie wiem, jak długo jeszcze będę komendantem głównym, ale to jest jeden z elementów, który mamy do zrobienia. Czy strażacy na wzór, pan Sebastian, na wzór policji mogą liczyć na maksymalnie 26 dni urlopu? Faktycznie w policji w razie zbiegu uprawnień do urlopu dodatkowego z różnych dodatków, które mamy ze stażem służby. Ja, szanowni państwo, jak sobie dobrze przypominam, to chyba urlopy nam zabrano też w ciekawym okresie, prawda? I to nie był okres, kiedy ja jestem komendantem, ani nawet mój poprzednik. No rzeczywiście, tam się składa tak, że może być tego w policji więcej, bo w PSP nie mamy takich zapisów. Z tym, że wraz z urlopem wypoczynkowym 26 dni stanowi łącznie, tym względem policja ma lepsze rozwiązania. Temat jest do przeanalizowania, rzeczywiście mi tu podpowiedziano to. Okej, dobrze pan to zauważył, panie Sebastianie, ale mówię, myśmy kiedyś mieli więcej. Niestety teraz mamy mniej. I jeszcze raz podkreślam, łatwo zabrać, ciężko przywrócić. Dzień dobry, panie komendancie, pan Leon. Kiedy KSRG stanie się dostępny dla wszystkich zainteresowanych? Każdy ma prawo aspirować. Spełniających wymogi jednostek, bez względu na ilość włączonych jednostek w gminie oraz kolor zabezpieczenia gminy w metodyce budowania planu jednostek przewidywanych do włączenia. Ja naprawdę dopiero co przed chwilą zatwierdziłem kolejnych 140 ponad jednostek włączonych do KSRG. I naprawdę jestem komendantem, który jest otwarty i chce. To też jest trochę decyzja, którą musicie negocjować z swoim komendantem właściwym, bo to on jest tutaj jakby kluczowym elementem. No i wasz wójt. No bo to on generalnie wie, jakie są historie związane z utrzymaniem jednostek KSRG. No chodzi o pieniądze, słuchajcie. No naprawdę proszę was, żebyście to wzięli pod uwagę. Ja na pewno jestem na tak. Bardzo na tak. Pani Anita, jakie działania są podejmowane, aby znieść ogromne dysproporcje pomiędzy wynagrodzeniami pracowników cywilnych a funkcjonariuszami? No i to jest wielki problem. Pani Anito, bardzo wielki problem. Ja co mogę panią zachęcić, jeśli pani ma odpowiednie fizyczne możliwości, odpowiedni wiek, to zapraszam panią, żeby się pani ubrała w mundur. To jest jedno z rozwiązań, które mogę nad hoc zaproponować. Inne rzeczy, nie dalej jak dziś rozmawialiśmy z ministrem o tym problemie i wiemy, że to jest kłopot. Zrobimy wszystko, żeby ta sytuacja się w cywilom poprawiła, ale proszę zrozumieć, że ja też mam swoje ograniczenia.
Pan Sebastian. Czy zostanie uruchomione szkolenie specjalistyczne z awaryjnego rozładunku cystern? Zapis o tym szkoleniu pojawił się w wydaniu 2 lata temu, lecz do tej pory nawet nie został opublikowany. Pierwsze pilotażowe tego typu szkolenia były już prowadzone, ale dla wybranych funkcjonariuszy jednostek chemicznych. Przy współpracy z jednym z członków czołowych producentów cystern. Także taką mam tu odpowiedź. Niestety sytuacja z COVID-em i wojna w Ukrainie miała wpływ na brak możliwości ich realizowania. To też, proszę Państwa, musicie zrozumieć, że my pewne projekty żeśmy wprowadzali, pomimo tego, że była wojna i były wielkie obciążenia dla nas. I nie wszystko udaje się zrobić. Na pewno będziemy to kontynuować. Pan Sebastian, czy strażacy z chemików poziom L mogą liczyć na pojawienie się środków finansowych na szkolenia i analityki chemicznej? Szkolenia te umożliwiają pełne wykorzystanie możliwości tego sprzętu? Oczywiście, że będą. No będą, musimy to robić, bo nie po to kupujemy laboratoria, nie po to inwestujemy takie pieniądze, żebyśmy nie szkolili ludzi. No to jest oczywista oczywistość. I tu też mamy pewne opóźnienia, ale tu nadrobimy to. Naprawdę proszę nas zrozumieć, że będziemy działać. Dalej pan Sebastian. Czy na wzór policji w PSP pojawią się dodatki specjalne za wykonanie dodatkowych obowiązków? Nie pojawią się dodatki specjalne. Dodatków już kilka mamy. Jedyne, co możemy, nad czym się trzeba pochylić, co dzisiaj już powiedziałem, to grupy specjalistyczne. No musimy pomyśleć jakoś głębiej nad rozwiązaniem tego problemu. Pani Anita, jakie są możliwości awansu pracowników cywilnych w sytuacji, gdy brak czytelnej ścieżki rozwoju zawodowego, a także brak jednorodnych regulacji ustawowych dotyczących systemu pracowników cywilnych podległych z MSWiA. No rzeczywiście to jest czuły punkt nasz i jak ktoś chce nas dzisiaj, że tak powiem, wycelować w dziesiątkę, to celuje w cywili, bo rzeczywiście, ale cała MSWiA ma ten problem, tak jak pani napisała. I dzisiaj rzeczywiście wszyscy mamy z tym kłopot i jest przez to kłopot, żeby utrzymać ludzi w odpowiednich kwalifikacjach w naszej formacji, nie tylko naszej formacji. Robimy co możemy. Dajemy nagrody, dajemy dodatki zadaniowe, próbujemy tych ludzi przytrzymać nawet kosztem tego, że troszkę z paragrafów płacowych funkcjonariusz. Widzę dodatkowe pytania przyszły chyba. Dużo. Jakie działania podjął pan komendant, jakie pan planuje, aby podjąć w najbliższej przyszłości, aby poprawić sytuację pracowników cywilnych? Nie ustaję każdego dnia, żeby zrobić coś dla cywili. Tak jak dzisiaj powiedziałem, byłem u ministra, rozmawialiśmy na ten temat i minister zdaje sobie sprawę i będziemy musieli coś zrobić. Też musicie państwo zrozumieć, że jest pewien kalendarz, też kalendarz wyborczy. Dzisiaj jest trudno mi gdzieś coś obiecać, kiedy wkrótce są wybory, ale myślę, że zostawiliśmy sobie pewną furtkę i pewnych rozwiązań, które może uda się wprowadzić. Panie Nito, naprawdę cywile leżą mi na sercu. Jeżeli ma pani jakieś kontakty, proszę zapytać cywili, którzy pracują w Komendzie Głównej, jak staram się dbać o nich. Panie Anita, brak jest systemu motywacyjnego dla pracowników w KSC. No jest, są dodatki zadaniowe. No. Jest, widzę pani trochę rozgoryczona. Więc finansujemy szkolenia, finansujemy podnoszenie kwalifikacji. Naprawdę w Komendzie Głównej żeśmy ułożyli sobie cały system wspierania osób, którzy w cywilu pracują. Od tego, że proponujemy im przejście w mundur, poprzez szkolenia, dodatki zadaniowe, nagrody wysokie. Także jest oręż. No, tylko nie zawsze każda komenda ma środki. Pan Sebastian, czy pan komendant w ramach współpracy z policją ABW i tak dalej, mógłby podjąć starania w celu podpisania porozumień, w ramach których strażacy chemii mogliby zdobywać doświadczenie w laboratoriach. A my tutaj mamy podporozumienia. Mamy oczywiście, poziom L występuje tylko w Poznaniu i w Warszawie, więc to jest jakby... Ale my będziemy w tym działali w tym zakresie. Wydaje się, że nawet niektórzy z lekką zazdrością pytają i patrzą na to, jak to wygląda u nas w straży. Oczywiście wiem, że ten temat cały czas trzeba rozwijać. I obiecuję, że tak będzie. Pan Adam, panie generale, zwracam się z pytaniem odnośnie podnoszenia kwalifikacji w Akademii. Czy podtrzymuje pan decyzję odnośnie finansowania studiów zaocznych? Tak. Tak. Dzisiaj była w tym zakresie odprawa i będzie pismo do komend i sprawdzę, którzy komendanci nie załatwiają tej sprawy, tak jak powiedziałem. Rok minął od czasu, kiedy obiecałem. I wszyscy ci, którzy sobie robią ze mną żarty, i mówię tu o komendantach, będą się meldowali. Powiedziałem wyraźnie. Dałem rok. Także dzięki panie Adamie za to pytanie, ale ja pilnuję temat. Pan Tomasz.
Szanowny panie komendancie, podczas ostatniej kuła był poruszony temat doceniania tych, którzy pomogli na granicy. Czytałem to pytanie. Pan podnosi temat, że nie wszyscy byli, niektórzy dostali docenienie, niektórzy nie. Skąd ja jako komendant główny mam wiedzieć, czy pan X, Kowalski czy Nowak byli, czy nie? Tą decyzję, informację otrzymałem od swoich komandantów wojewódzkich i wszyscy ci, którzy byli, udzielali się. Była duża, ogromna formuła przyspieszonych awansów, nagród, były skierowania do szkół i na to mam niezbite dowody. To, że kogoś może pominięto, albo pan zauważył, że ktoś dostał na górkę, no to do końca, słuchajcie, jak ja mam to sprawdzić? Jeżeli ja rok temu wydaję pewne polecenia, a dzisiaj się okazuje, że ktoś tam gdzieś w jakiejś komendzie, w której akurat nie udało mi się sprawdzić, ale teraz sprawdzę. I w tym przypadku też postaram się jeszcze raz odpytać, jakie, czy są jakieś sytuacje, które mogły umknąć nam. I przecież są kolejne terminy awansowe, będziemy się nad tym pochylać. Pan Adam. Dzień dobry, panie komendancie. Chciałbym zapytać o liczbę miejsc w przyszłym roku na Akademię Pożarniczą. Czy zostanie ona obniżona do 40? Generalnie na razie nie, ale generalnie no jest to pewien kłopot. Musimy na pewne rzeczy zwrócić uwagę. Ja chcę podnieść pewien temat, bo to nie my żeśmy zmienili to, że musimy 25 lat służyć i 55 i że naliczanie jest emerytury z 10 lat. Ktoś zrobił na mnie złego psikusa i mamy pewien kłopot, że produkując dzisiaj, czy wypuszczając ze szkoły podchorążych, oficerów czy aspirantów, może zabraknąć na nich miejsc w jednostkach, bo są obsadzone wszystkie stanowiska. To jest pewien kłopot i my musimy się nad tym pochylić. Więc musimy znaleźć rozwiązanie i się nad tym pochylamy. Będziemy zmieniać regulaminy w komendach, będziemy szukali rozwiązania, ale nabory mogą być mniejsze. Na dzień dzisiejszy na pewno nie mówimy o 40. Pan Karol, mam pytanie odnośnie przedmiotów wymaganych w egzaminie dożyłości na studia niestacjonarne. Pyta pan o geografię. Tak jak powiedziałem, nie zmieniamy tej sytuacji, no ale geografia nie jest tutaj elementem ważnym. Uznanym za ważny. Nie mówię, że nie jest ważny, bo ja lubię geografię i nawet ją doceniam, ale no tutaj jednak decyduje Senat Akademii, która podejmuje jakie przedmioty na studiach inżynierskich są istotne. Pan Karol, jakie są kryteria kierowane funkcjonariuszy w służbie stałej do szkół pożarniczych w systemie zaocznym? Co ma decydujące znaczenie? Sukcesy sportowe, cały kształt przebiegu służby, wszystko to, co pan wymienił, szczególnie w okresie pandemii, w którym funkcjonariusze PSP delegowani byli do szpitali covidowych, też COVID, też. W jednym z QNA pan komendant wspominał, iż tacy również mają pierwszeństwo do kierowania do szkół. Tak, mają i ja to potwierdzam. Co dalej z takimi osobami, które zostały uwzględnione do skierowania na naukę dalej szkoły, a nie zostały wybrane, gdyż pierwszeństwo mieli sportowcy? A co panu przeszkadzają sportowcy na przykład? Na przykład ostatnio skierowany do szkoły dostał nasz mistrz kolarski, który wszystkich objechał na Tour de Polonii. Teraz Firefit, podwójne mistrzostwo, prawdziwe King Kongi i bym powiedział, no już nie wiem jak ich nazwać, tych chłopaków. Dlaczego oni mają nie iść do szkoły? Naprawdę po prostu są naszymi ambasadorami. Więc oczywiście i ten, kiedy sukcesy sportowe, ale też cały kształt przebiegu służby i zaangażowanie. Wszystkie te elementy są ważne. Pan Piotr. Szanowny panie komendancie, pytanie do rozporządzenia MSWiA w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacji PSP. Jak należy liczyć wymagany staż służby? Wiem, o co panu chodzi. Chodzi o to, kiedy może pan zajmować dane stanowisko. No szkoła nie będzie w tym przypadku liczona. Ogólnie do stażu służby tak. Jeśli chodzi o uzyskanie praw emerytalnych, ale jeśli chodzi o to, żeby zostać na przykład dowódcą zmiany, dowódcą jednostki, to nie. Maciej. Pan Maciej. Kiedy będzie wprowadzone nowe SWD? Tak jak powiedziałem, od stycznia zaczynamy testy. A firma Abacus coś mówi? Firma Abacus to już się nagadała. Pani Magdalena. Kiedy funkcjonariusze PSP otrzymują koszulki letnie i zimowe? Bo od kilku lat nie otrzymujemy, tak? Jak ze środków czystości. Gdzie pani Magdaleno nie otrzymujemy środków czystości? Czy pralnice będą wyposażone w środki piorące? No właśnie o. Wie pani co? Ja nie wiem, czy to jest prowokacja, czy pani... Jak mam pani cywilną odwagę, to niech pani napisze mi wprost. Bo ja dzisiaj miałem wideo z wszystkimi komendantami z Polski. I zapytałem wprost, bo czytając pani pytanie, gdzie nie ma proszku i gdzie nie ma papieru toaletowego? Bo takie dostałem też pytanie. I nikt nie powiedział, że... Bo ktoś powie, bo się bali. Serio? No to jak ja to sprawdzę i okaże się, że ktoś mnie kłamie, no to będzie dużo gorzej. To będzie dużo gorzej. A prosiłbym, żeby pani mi powiedziała, gdzie to jest. Niech pani do mnie napisze. Wie pani, jak to zrobić. Może pani zmienić konto. To jest wszystko możliwe. I proszę napisać, w jakiej komendzie pierze się specjalne ubrania w samej wodzie. Pan Piotr.
Czy skrót PSP znajdzie się kiedyś w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej? Jak to ma miejsce w przypadku innych służb? No to jest takie konieczne? Nie widzę potrzeby. No Państwowa Straż Pożarna. Każdy to umie rozszyfrować. Nie wiem, Panie Piotrze. Pan Piotr. Przy okazji chciałbym jeszcze raz zapytać o to samo, co pytałem w 22. W Biurze Rozpoznania Zagrożeń pracowała została instrukcja ustalania wartości mierników w zakresie oceny stanu funkcjonowania pionu krona rozpoznawczego. No oczywiście. Okej. Chodzi Panu o ilość prewentystów. Oczywiście, że powinniśmy wzmocnić komórki. Ja bym chciał, żeby w ogóle wszystkie komórki były wzmocnione w Straży Pożarnej. Tylko trzeba dzisiaj się zastanowić nad tym, to co, najpierw podział bojowy, czy kontrolno-rozpoznawcza. A może trzeba zrobić tak, że powoływać zespoły i wspierać się nawzajem w kontrolno-rozpoznawczej, ale też myśleć o tym, żeby was wzmocnić. Ale może w kolejnej ustawie modernizacyjnej, daj Boże, że taka będzie. Może uda się pozyskać dodatkowe etaty i wtedy spróbujemy jeszcze dorzucić tych etatów. Szanowny Panie Komendancie, niejednokrotnie poruszany temat opłat za studia. Czy magisterskie, a POŻ również będą, powinny Pana mianowaniu być finansowane przez przewodniczących? Tak. Pan Michał, Szanowny Panie Generale, proszę o poruszenie kwestii schodzenia ze stanowiska absolwent oficer, absolwent aspirant. Jakie stanowiska powinny otrzymać wyżej wymienione funkcjonariusze po zakończeniu średniego okresu przygotowawczego po szkołach oraz częściej zajmują stanowiska w korpusach niższych bez możliwości awansu. I to, co mówiłem wcześniej. Doszliśmy niestety nie z mojej winy do takiej sytuacji, że coraz więcej będzie takich przypadków, że zajmowane stanowiska będą przez wiele lat. Może być taka sytuacja, Szanowni Państwo, że ktoś już z nowego naboru, a mamy 10 takich roczników, gdzie już muszą służyć 25 lat, i ktoś ukończy szkołę i dostanie odpowiedni, na przykład zostanie dowódcą zmiany albo zastępcą dowódcy zmiany i przez kolejne 15 będzie zajmował to stanowisko. Tak może być. Nie wykluczam tego. I to się będzie zapychało. I może być tak, nie daj Boże, że na ścianie wschodniej już za chwilę nie będzie miejsca w ogóle. I niestety będziecie Państwo musieli myśleć o tym, że trzeba będzie na zachodzie szukać miejsca. Naprawdę. Tu się musimy głęboko nad tym zastanowić i musimy tu jakieś rozwiązanie znaleźć, bo nie starczy dla wszystkich miejsca. Pan Bartek, kiedy możemy się spodziewać nowego SWD? Od stycznia testujemy naprawdę. Wiem, że wszyscy już na to czekają, ja też. Ale niestety no, COVID nie pomógł. Bardzo nie pomógł. Pan Bartek, czy prawdą są pogłoski o pracach nad wyeliminowaniem SK jednoosobowych, zwiększając obsady do minimum 2 osób? Chętnie. A więc tak, podział bojowy zwiększyć obsadę, kontrolno-rozpoznawcze zwiększyć obsadę i SK zwiększyć obsadę. 1000 etatów nie starczy. 1000 etatów nie starczy. Jak to zrobić? Powiedzcie mi. I my sobie możemy wpisać jako sukces 750 etatów. Pytać mógłbym, co się działo lata poprzednie i całe dekady. Ile etatów nowych było do straży? Niektórzy zwijali straż, my rozwijamy. Pan Bartek, na jakim etapie jest wdrożenie łączności cyfrowej? Na dość wczesnym niestety, ale prace zaawansowane. Pan Bartek, czy zamawiane centralne pojazdy mogą być wyposażone w system GPS oprogramowanie używanym przez docelowe JDRG? To my nie zamawiamy, to jednostki zamawiają. To trudno mi jest dzisiaj to odpowiedzieć na to pytanie. Centralne pojazdy mogą być zamówienia centralne? No nie. Miałbym z tym problem. Pan Bartek, w ostatnich latach poziom uposażeń strażaków spada w stosunku do wynagrodzenia minimalnego i średniego. Podwyżki za nie zrównały inflacji. Serio? Okej, ja się z tym nie zgadzam. Ktoś powie, że był taki czas, był 8 lat 300 zł podwyżki, teraz jest 8 lat i jest ponad 3200. I z całym szacunkiem nie do końca się z tym zgadzam. Wiem, że są tacy, którzy mi od razu tutaj zarzucają demagogię, ale demagogią to jest na stronach pewnego związku, gdzie jest to pokazane, w ogóle nie takie liczby i nie takie porównanie, gdzie pokazano, że jest nawet minusowa tendencja, a jest to nieprawda, bo mamy to sprawdzone, jest plusowa tendencja. Oczywiście ona jest niewystarczająca i ja też nie jestem do końca z niej zadowolony, ale nie wolno kłamać i nie wolno pisać nieprawdy. I to jest najgorsze. A tutaj, no, Szanowni Państwo, ja pytam strażaków zawsze o pity. Ja pytam o pity. I te pity naprawdę źle nie wyglądają. I ktoś mi zaraz powie, niech pan nie liczy dodatków, niech pan nie liczy nadgodzin. A co to nie są pieniądze? Czy to nie są pieniądze, się pytam. No jak mamy liczyć w końcu? Mamy co liczyć, tylko gołą podstawę, tak? Że to się jakaś paranoja robi. Liczymy to, co strażak uzyskał w miesiąc i w miesiąc. I to się sumuje i z tego są podatki i tyle dostał na picie.
Na przykład 100 tysięcy, 120 tysięcy, a takich pitów nie jest wcale tak mało w straży. Daj Boże zdrowie. Pan Bartek, czy wypłata za nadgodziny wymaga aż 3 miesięcy? Mam świadomość, że kiedyś nie były płatne, ale te czasy już minęły, a to trochę dziwna sytuacja. Naprawdę? Nie może się pan doczekać, ja wiem. Ja się zawsze starałem, żeby były te pieniądze szybciej, ale może pod koniec roku bardziej się przydadzą. Nie mam pojęcia, wie pan, no jakby są pewnie takie komendy, gdzie już mogły wypłacić wcześniej, ale chcieliśmy poczekać i wstrzymaliśmy to, żeby było równo w całym kraju. Mamy czas ustawowy 3 miesiące. Oczywiście, że można by płacić wcześniej w niektórych komendach, a niektórych nie. Musieliśmy poczekać na spore środki, bo rzeczywiście tych nadgodzin wypracowaliśmy bardzo dużo i mógłby tych pieniędzy zabraknąć. Ale nie zabrakło. I z tego się cieszę. I ja się cieszę, że jest pieniądz. I to jest dla mnie sukces. A marudzenie, że termin ustawowy został wykorzystany. A może by wypłaty płacić wcześniej? Dalej pan Bartek. Czy wdrożenie dodatku służbowego progresywnego jest realne? Nie jestem jego fanem, od razu mówię. Ale to praca jest po stronie służbowej i nie służbowej, tylko przepraszam, społecznej i to strona społeczna rozmawia w tym zakresie z ministrem. Nie jestem, jeszcze raz podkreślam, fanem tego dodatku. Pan Michał. Co z samochodami sprowadzonymi bez ceł BOP? A co z samochodami typu Star Jelcz? Bez certyfikatu, ale z historią straży pożarnej. Wszystkie te stare Jelcze, które miały historię, one mogą dalej jeździć. Tu się nic nie wydarzyło. A bez ceł BOP? Zapraszamy. Proszę zwrócić uwagę, ze 60 tysięcy żeśmy do 10 zeszli. Poniżej 10. Często no oczywiście, jak samochód ma 40 lat i państwo sobie kupiliście bez pytania kogokolwiek, taki samochód jeszcze nie daj Boże był pospawany albo kiedyś był polewaczką, bo takie też przykłady mamy, no to nie będzie to jeździło w Polsce. Sorry. Tu mamy porządek i taki porządek musi być. My informujemy i od lat ta informacja jest nie tylko na stronach PSP, ale nawet na stronach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Pan Archie. Panie generale, czy według pana powinny wyglądać zmiany służby po wprowadzeniu nowego umundurowania? Według mnie powinny odbywać się w piaskowym umundurowaniu służbowym. Koniec, kropka. Pan pisze, że się mogą pobrudzić. Serio? To jak, w jakim stanie są te samochody? No nie ma takiej opcji. Oczywiście nie w mundurze bojowym, bo mundur bojowy nie jest od tego. Tak samo jak wyraziłem jasno się na odprawie z komendantami, że jak przyjeżdżamy ją komendanci główni, to jak się nas wita, czy wojewódzcy, to nie proszę się nie ubierać w ubrania bojowe, bo ja sobie tego nie potrzebuję i nie życzę wręcz. I każdy, kto tak wyjdzie, to dowódca jednostki ma ze mną do porozmawiania, albo komendant. Więc w tych ubraniach piaskowych dokonujemy zmiany służby. I koniec, kropka. Nic więcej. Jeżeli pan uważa, że się pobrudzi przy odpalaniu sprzętu, serio, to w jakim stanie jest ten sprzęt? Przecież ja odpalałem przez 20 lat sprzęt na zmianie służby. To jak ta pilarka wygląda do betonu, czy tam do drewna i jak to wszystko wygląda? Że tak, że jak pan pociągnie ten sznurek, to wszystko pana tutaj ochlapie? Trochę dziwne. A nie jestem oderwany. Serio? Bo pracowałem na podziale 20 lat. Pan Adam. Szanowny panie generale, chciałem zapytać, co z funkcjonariuszami, którzy ukończyli na starych zasadach SPO i nie byli skierowani. Ja już odpowiadałem 100 razy. Jeżeli komendant wojewódzki ich nie widzi, a z jakichś powodów ich wysłał, a teraz ich nie wysyła, to niech mi pan powie na litość boską, co ja mam zrobić. Mam mu przestawić pistolet, bo pan o to prosi, panie Adamie? No przecież ja odpowiadam już od dłuższego czasu. Wszyscy, którzy mieli pójść i mieli rekomendacje komendantów wojewódzkich, poszli. No i poszli, koniec, kropka. A jak nie poszli, to niech się zastanawiam, co się dzieje. Coś musiało nie zafunkcjonować. Ja naprawdę nie będę panu mówił, co trzeba zrobić. Trzeba się wykazywać, trzeba być dalej zaangażowanym. No nie mam pojęcia, dlaczego dzisiaj ta rekomendacja wyszła. Niech pan sobie na przykład nie wyobraża, że ja to robię specjalnie, bo ja nawet nie znam tych ludzi. Josh jakiś napisał. Panie generale, zwracam się z pytaniem, jaka ścieżka awansu dla ratownika medycznego w PSP, stanowiska, korpusy? Drugie pytanie, jak wygląda sytuacja planowanych karetek w PSP? Oczywiście, myśmy... To nie karetki, tylko ambulanse, to po pierwsze. Po drugie, ustawa rzeczywiście z powodów, no co, takiej, a nie innego kalendarza wyborczego przeszła na kolejną kadencję. Szkoda, ale nic się nie dzieje. Będziemy dalej ją promować.
Ratownicy medyczni jak najbardziej będą u nas cały czas premiowani, tak jak ratownicy chemiczni, biologiczni, tak jak wysokościowcy, nurkowie. Wszystkie specjalistyczne muszą być dowartościowane i o tym będziemy myśleli. Ratownictwo medyczne dzisiaj ma swoje rzeczywiście 5 minut, ale nawet nie 5 minut, uważam, że więcej. To jest ważna grupa specjalistów w naszych szeregach i musimy ich wesprzeć odpowiednim sprzętem. Będą stanowiska takie, jakie dzisiaj zajmują, specjalistów i tak dalej. Pan Piotr. Panie Janek, chciałbym zapytać w związku z dwoma terminami awansów. Tak, są dwa w listopadzie i w maju, czy w maju przede wszystkim i w listopadzie. I w każdym z terminie majowym i listopadowym wszystkie możliwości są możliwe. Czyli mogą być przyspieszenia, mogą być pierwsze stopnie oficerskie. Ja nie robię z tego żadnego problemu. To od tych spraw komplikowania byłem nie ja, tylko ktoś inny. Wszyscy pamiętają. Ja nie mam z tym kłopotu. Dla mnie ważny jest wniosek. Wniosek komendanta właściwego. Panie komendancie, wzór legitymacji OSP jest ustalona. Kiedy rozpocznie się wydanie legitymacji druha OSP? Już panu powiedziałem, pierwsze jeszcze w tym roku na pewno i kolejne w następnym. Czołem. Panie komendancie, od zeszłorocznego Q&A niewiele się zmieniło, jeśli chodzi o nowe SWD. Wiele się zmieniło, tylko my codziennie o tym nie informujemy, szanowni państwo, bo to praca trwa cały czas. Aż się głowy chłopakom gotują. Mamy świetnych ludzi w Biurze Bezpieczeństwa Informacji, którzy tym się zajmują. Naprawdę wspaniałe chłopaki i wydaje się, że idzie dobrze. Dobrze, tu zakończyłem pytania, które miałem. Jeszcze mam tutaj kolejne, bo widzę, że są do... Ja tylko szybciutko przechodzę do kolejnych. Panie generalny, po wizytacji pana generała Hajduka w Kołobrzegu miał rozpocząć się pracę nad analizą minimalnego stanu. Są one analizowane. Słuchajcie, u was jest 9 osób, to rzeczywiście jest niemało. A są takie gdzieś jeszcze 7, ale oczywiście tu zachodniopomorski komendant działa w tym temacie. JRG jest zdecydowanie przeciążona. No tutaj to rzeczywiście muszą się nad tym pochylić i ta analiza jest zrobiona, także nie zostawiliśmy tego bez odzewu. Monitoringi, to też oczywiście, że w Kołobrzegu, to też pamiętam tą sprawę. Ja zleciłem w całej Polsce badania w tym zakresie i tutaj będą ostre kontrole w tych obiektach, gdzie przeginają pałę. I to obiecuję panu, jak tutaj siedzę. Pan Marek, czy do kierowcy OSP, który nie pracuje zarobkowo jako kierowca zawodowy, wymagana jest oprócz prawa jazdy kwalifikacja wstępna? Nie jest wymagana. Strażacki, czy w KG są prowadzone prace nad nowelizacją rozporządzenia? Chodzi o rozmiar kominiarki do obecnego rynku produktów i prądownice proste. Nie wiem nic na ten temat. Nie są prowadzone prace. Wardek Plus, a to my się znamy przecież. Dobra, to chyba jest tyle. Teraz proszę, żebyś mi dał, Krzysiek, ojej, jeszcze tego sporo, my już długo siedzimy. Dobra, więc słuchajcie, no w akcji, w ilu akcjach będzie gaśnięty pan prawo, o Jezus Maria. Panie Marku, nie jestem w stanie policzyć, ale wszystkie lata miałem wyjazdowe, 20 lat wyjazdowych, więc mam te 10 swoich procent wypracowanych, więc liczymy 30 razy 10, 300, kolejne to 600, około, no, grubo ponad 1000. Oj tak, dosyć wyjazdowa jednostka, 1000 wyjazdów mieliśmy przynajmniej rocznie, dużo lasów, dużo pól, zboża na pniu, mieszkaniówki, teren rolniczy, więc chlewnie, stodoły, zwierzyna, no mnóstwo tego było. Witam serdecznie pana komendanta. Czy na drugi rok będą do OSP nowe wozy? Pewnie, że będą. Jasne, że tak, do województwa łódzkiego, no, oczywiście. Kiedy będą legitymacje OSP? Tak jak powiedziałem, w tym roku część, pierwsza w grudniu, kolejne w przyszłym. Szymon, cześć Szymon. Ostatnio medycy byli w Paryżu, gdzie wiedzieli, jak system ambulansów wspiera bezpieczeństwo strażaków. Od wprowadzenia żaden strażak nie trafi do szpitala. Wszystkie niezbędne czynności wykonano na miejscu zdarzenia. To przed akademii rotę zabezpieczającą. Do tego dyskutowane w zespole KG zestawy do odtruwania znajdują się w takich karetkach. Krótko mówiąc, czy nasz system również ma dążyć w tym kierunku? Oczywiście, że tak. Pan Łukasz, jak sytuacja z SWD? Jeszcze raz powtarzam, no jest tego pytania, dajcie czas. No naprawdę to jest wielki projekt. My zrobimy taki postęp, że to nasze SWD to jest dzisiaj jak syrenka, a tamten będzie jak, no może nie jak Rolls Royce, ale jak Mercedes. Chociaż może Mercedes dzisiaj kiepski jest, to jak Bentley. Pan Mateusz. Witam panie generale, czy ochotnicy poza systemem będą bardziej brani pod uwagę podczas wyszkoleń prowadzonych w PSP? Oczywiście, że będą brani pod uwagę. Pan Andrzej, czy jest możliwość pozyskania samochodu bojowego z PSP do OSP? Jest możliwość, ale my mamy też ograniczone możliwości. Słuchajcie, jak się udadzą nam projekty, które już mamy rozpisane, to będzie tak. Dajcie nam chwilę.
Jak odnieść się do grup medycznych, kiedy zaczną być wykorzystywane, kiedy będą karetki? Spokojnie. Jak wszystko dobrze pójdzie, to coś może się, jeśli chodzi o ambulansy, pojawi w tym roku, a reszta czekajcie, bądźcie cierpliwi. Jest duży projekt, będzie dobrze. Łukasz, witam serdecznie. Czy jest możliwe rozszerzenie kategorii C w straży na takich samych zadaniach jak w wojsku? Dotyczy uprawnień C+, przyczepa 2,5 tony. Nie. Nie zrobimy tego. OSP czarne. Dlaczego jest taka dyskryminacja jednostek OSP między poszczególnymi regionami w danych województwach? Nie wiem nic na ten temat. Ja robię wszystko, żeby dyskryminacji żadnej nie było. Ani w OSP, ani w PSP. Artur, panie komendant, nawiązując do wypowiedzi o błąko skrzydłek, może dobrym pomysłem byłoby przyjąć, zastanowić, czy jednostki z lekkimi pojazdami byłyby wskazane jako daną gminę, które wchodzą w skład 112 następnie. Słuchajcie, nie chcę niczego sugerować, no jednak jest na miejscu ten dyżurny, który podejmuje, dostaje informacje i słuchajcie, on podejmuje decyzję, nie będę nikomu wskazywał palcem, kto ma jechać. Adam, czy jest możliwość pozyskania pojazdu innego PSP niż komenda leżąca w swoim powiecie? Bardzo trudny temat i raczej nie popieram. Tak bywało, ja jestem przeciwnikiem tego rozwiązania. Pan Adam, czy jest możliwość wprowadzenia e-remizy, czy jest to decyzja komendy powiatowej? Tutaj poczekajcie panowie na nowe SWD, będzie dobrze. Knap Karol, chciałbym zwrócić się z pytaniem, czy istnieje możliwość, żeby strażak będący w Akademii Pożarniczej na czwartym roku sam musi opłacić studia. Dodam, że chodzi o studia mundurowe. No jak, panie Karolu, no proszę napisać, gdzie tak jest. Natychmiast reaguję, natychmiast, zaraz. W tej chwili przy panu, jak pan do mnie teraz w jakiej komendzie, to zaraz dzwoni do komendanta. I będzie miał przerąbane. Nie ma płacić pan za studia, ma płacić komenda. Koniec. Zbyszek, dzień dobry. Panie komendancie, czy istnieje możliwość przeniesienia się z formacji WSP do PSP, mając szkolenie w podstawowej zawodzie strażak? Nie, kursy. Zapraszamy, proszę pisać. Pablo, podchorążowie z SP obecnie Akademii na jednym z portali społecznych złożyli grupę pod tytułem Pracusie, gdzie dostają zlecenia na różne prace i przeprowadzki. Prace porządkowe, również prace. Naprawdę im kasy brakuje po tym, ile teraz dostają? Serio? Pan mi da namiary na tą stronkę, to ja sobie poczytam. Czy podróżowie na początku kariery nie naciągają przepisów? Czy będąc uczniem szkoły pożarniczej? Panie Pablo, pan dała mi namiar. Chętnie to sprawdzę. Pan Kamil. Panie komendancie, proszę pochylić się nad ustawą, która wprowadziła poprawkę o ustawie o żegludze śródlądowej. Nie znam tematu. O kurczę. Odkładam kartkę na bok. Muszę się nad tym pochylić. Darunio, mam pytanie, jak blisko jest OSP i ja jest wypadek, to nie pojedzie, to co może się stać? Jezus Maria, co to za pytanie? Ma pojechać. Pan Bartek, dlaczego w niektórych jednostkach PSP nie są przyjmowani na kurs podstawowy OSP kandydaci, którzy mają 17 lat? Ustawa mówi o tym, że... No to ciekawe. To proszę też mi napisać, gdzie to jest, no bo ja wiem dlaczego, muszę to sprawdzić. Proszę napisać konkretnie. Pan Jarosław, panie Gunacie, myli się pan, jest... Jesteśmy z dołu województwa zachodniopomorskiego, granica Lubuska. Mieszkańcy podlegamy pod gryfin. Mamy ciężki wóz 10 tony i naprawdę jeździmy tylko w swojej gminie, a tego ciężkiego nie ma w okolicy 50 km. No, dobrze, że pan to opisał. Ja sobie tę sprawę sprawdzę. Jaka to jest OSP? No pan nie napisał, jaka to jest OSP. Jak ja mam wiedzieć? Ja się nie mylę. Ja mówię to, co ja wiem i to, co ja wymagam. A to, co ludzie robią... Wie pan, że zawsze najsłabszym elementem jest człowiek? Może pan mieć najlepszy sprzęt? Najlepsze pomysły, ale ktoś na końcu ich nie realizuje albo nie chce realizować, to co mamy zrobić? Sprawdzę to. Co z karetkami w każdej gminie? Proszę przeczytać program z jednej z partii wiodących. Pan przeczyta, co z tymi karetkami. Ja jestem zwolennikiem tego rozwiązania. Pan dobrze o tym wie. Dlaczego Ożarów Mazowiecki jest faworyzowany? Panie Filipie, świetne pytanie. Pozdrawiam i pana, i Ożarów. Pan Piotr, czy będzie możliwość ponownej deklaracji wyboru przejścia na dodatek funkcyjny bez awansu? Trudny temat. Trzeba mieć niestety awans. Tak to było ułożone. Pozdrawiam serdecznie. Mikołaj. Szanowny panie Gwanie, czy istnieje możliwość, aby pochylić się nad rozwiązaniem, które pozwolą w przyszłości uniknąć tegorocznych i ubiegłorocznych problemów z rozdziałem środków na rekompensaty za przedłużony czas służby? To nie jest problem. Chłopaki, no po prostu wypracowaliśmy więcej nadgodzin niż zakładaliśmy i dlatego zabrakło. Rozkład pieniędzy nie jest najgorszy, bym powiedział, że naprawdę jest dobry. Tylko po prostu zabrakło. Niektóre województwa jak podlaskie, lubelskie, Rzeszowszczyzna były strasznie dociążone i tutaj no mogło im zabraknąć, tak? Więc i to się też różni. Słuchajcie, mieliśmy kryzys na Odrze, który pociągnął strasznie i cały czas chłopaki pływają na Odrze. To są cztery województwa. Są problemy. I to nie dlatego, że tych środków źle żeśmy je rozdzielili, tylko po prostu ich nie było.
ale już są. Proszę się nie martwić, i będą. Od tego tu jestem. Dominik, panie komendant, od kilku lat próbuję dostać się na szkolenie KPP w mojej komendzie powiatowej. Niestety u nas robione są tylko recertyfikacje. Niestety jestem zmuszony zrobić kurs na własną rękę. Bardzo mi na nim zależy. No co mam panu powiedzieć? No? To wiem, że się ciężko w KPP dostać w powiatówce, bo no, my tego nie robimy. Jędrzej, panie komendant, co z dojazdami do ruchu OSP na miejsce zdarzenia prywatnym samochodem? Obowiązuje czy nie? A może pan dojechać, ale bezpiecznie. Ale jest pan oczywiście wtedy objęty, jeżeli pan jedzie bezpiecznie i tak dalej, no to jak już jest pan w czasie dojazdu i coś się stanie, to będziemy, ma pan prawo do tutaj wsparcia. OSP Rdzawka. Czy jest możliwość zmiany mundurowania strażaków ochotników koszarówki z czarnej na piaskowe? Ujednolicenia mundurowania koszulek polarów. To od was zależy. Czy ja wam bronię, chłopy? Jak tylko macie jakieś środki finansowe, to sobie kupcie. Jeżeli wy czekacie na zarząd główny, że wam to powie, no to chyba się zdziwicie, no. Przecież to nie ma żadnych szans. Tam jakby nie zauważyli, że idziemy tutaj już daleko do przodu. Panie komendancie, pytanie, czy będzie wymóg tylko i wyłącznie ubrań piaskowych w KSRG? Nie, nie będzie wymogu. My w OSP nie zmuszamy do niczego, bo nie chcemy wam niczego narzucać. My wiemy, że to jest lepsze rozwiązanie. Czarne ubrania zostały w PSP do tego, żeby w nich wykonywać takie czynności, które są naprawdę jako ubranie robocze. A tu kulturalnie pełnimy służbę. I wszystko w temacie. Dlatego jak wy chcecie takie sobie ubranie kupić, to możecie, ale nie musicie. Ale widać, że niektórzy bardzo chcą. I popieram. Dobre rozwiązanie. Przynajmniej się nie będziecie pocić i ciągle być ugotowani w tych czarnuchu. Pan Mikołaj. Panie komendancie, jakie jest pana zdanie, aby wprowadzić obowiązkowe szkolenie dla kierowcy OSP na ślizgni? Na poślizgach. Tak samo jak dla kierowców, którzy pochodzą do kwalifikacji wstępnej. My robimy pewne rzeczy, ale słuchajcie, jeszcze raz podkreślam, bo to jest kontekst tego wypadku. Jeszcze raz powiem, noga z gazu. Noga z gazu. Noga z gazu. Jeździmy czasami za szybko i niepotrzebnie. Pamiętajcie, że nie macie dwóch żyć, ani siedmiu jak kot. Pan Marcin. Panie komendancie, czy pojawi się program wsparcia dla jednostek, które przekazały sprzęt do strażaków z Ukrainy? Cały czas robimy to i przekazujemy ten sprzęt i cały czas wspieramy. Jeśli ktoś jeszcze nie dostał, to proszę informować. Gabriela. O, jak moja córka. Czy normy powłoki hydrofobowej Nomexu spełniają wymogi profilaktywy nowotworowej? No, widzę, że to zaangażowane pytanie. Jest to przedmiotem naszej analizy i sprawdzamy. Problem, jeśli dotyczy, to dotyczy wszystkich krajów świata. Jest to temat dość nowy i cały czas przez nas analizowany. Nie jestem w stanie pani dzisiaj powiedzieć. Niestety nie. Na razie skupiamy się nad tym, żeby były ubrania dobrze prane, bo to też trzeba umiejętnie je prać. Straszaki, ale w formie zapasowej, nie wiem, co taki nazwa, ciekawa. Co myśli komendant o tym, że niektórzy strażacy państwowi są blokowani przez swoich dowódców w momencie, gdy chcą nagrywać, publikować materiały publiczne? Przykład z Poznania. Robił prześwietną robotę i był blokowany przez swojego dowódcę. Ludzie chwali jego pracę. Bardzo dobrze promowały stratę strażaka i są służby. Panowie, tu też trzeba ostrożnie. Jest takie coś jak RODO, ludzie sobie mogą nie życzyć. My w mundurach nie możemy wykorzystywać pewnych rzeczy. Prywatnie, proszę bardzo, ale nie w mundurze. Nie dziwię się, że może doszło do jakiejś tam sytuacji, która powodowała, że ktoś napisał na przykład, że sobie nie życzy, żeby go nagrywano. Są takie sytuacje, słuchajcie. Pan Darek, witam. Kiedy będzie rozwiązany problem dysponowania nosek do innego województwa? No ja naprawdę nie wiem, w czym problem jest. Kurza stopa, no. To jest przecież... Ten, co przyjmuje zgłoszenie, jeżeli potrzebuje wsparcia, to dzwoni do powiatu obok, przecież nie mają problemu. Słuchaj, przyślij mi jednostkę i zadysponuję ją. No. No to jest kwestia dyspozytorów, no oni muszą być tutaj otwarci na to. Pan Łukasz, dzień dobry. Czy strażacy podejmują studia ratownictwa medycznego w miejscu uczelniach mogą liczyć na zwrot kosztów za czesne? Jak to jest, w jakiej części? No to jest kłopot w tym momencie, bo my nie możemy nie mieć na to środków. Akademii tak. Wszyscy, którzy pójdą w Akademii Pożarniczej na ratownictwo medyczne, będziemy zwracać koszty. Jeśli chodzi o prywatne uczelnie, trzeba indywidualnie rozmawiać z komendantami. Ale tu może być kłopot. Nie mamy na ten moment na to środków. Zobaczymy w przyszłym roku w budżecie. Będziemy się tutaj nad tym pochylali. Adam. Witam komendancie. Dlaczego niektóre jednostki są pomijane w dysponowaniu, mimo że spełniają wszystkie wymogi? Boże kochanie, ile tych przypadków? Ludzie, piszcie konkretnie, kto, gdzie to jest. Skąd ja mam wiedzieć, dlaczego jakaś jednostka nie jeździ? Jak Boga kocham, jakie są tego przyczyny? Jak nie napiszecie wprost, to skąd mam wiedzieć? Jak mam wam pomóc? Panie komendant, czy możliwe sprowadzenie ulg na bilety, na przykład konwencji zbiorowej, kin, muzeów, Tatrzańskiego Parku, no, tak jak dla żołnierzy, którzy jako jedyni ze służb mundurowych cieszą się takim przywilejami? Tego nie wiedziałem nawet. Dobra, odkładam to jako ciekawe.
Największy pożar lub jakaś inna akcja w tym miesiącu? O Jezus Maria, co za pytanie. Akcji to mamy codziennie tyle, że hale się teraz palą często, nie? Boże kochany, samoloty, jakieś tam awionetki spadają. Ciężkie pytanie. Generalnie, czy Pana zdaniem jest szansa na szybkie porozumienie w sprawie wykorzystania przez PSP przekaźników systemu TETRA? Działamy z policją w tym zakresie. Przepraszam Państwa, bo tu już się rozdzwonili do mnie wszyscy możliwi święci, bo trochę długo dzisiaj już trwa ta sesja, ale jedziemy dalej. Panie komendancie, czy pojawiają się programy wsparcia dla jednostek, które no to już było? Czy będą prowadzone kody pilności wyjazdów do zadania coś na zasadzie systemu pogotowia ratunkowym? Ja bym się tutaj tam za bardzo nie wzorował na tym systemie. Kolejkowanie do wyjazdu, u nas nie ma takiej potrzeby. My wyjeżdżamy natychmiast i nie musimy się kolejkować. Stąd też nasze dyskutowanie do zdarzeń, izolowanych zdarzeń medycznych. Ktoś mówi, że 25 tysięcy przez 4 lata to niedużo, a 120 tysięcy pomocy to też niedużo. No, także to jest jakby drugi temat. Szanowni Państwo, dzisiaj na tyle, koniec. Mam nadzieję, że to nie jest moje ostatnie pytania i odpowiedzi, ale trzeba też to podkreślić, że wkrótce wszyscy będziemy podejmowali decyzje w wolnych wyborach. W państwie demokratycznym żyjemy i każdy musi podjąć decyzję. Ja mam swoje obawy, mam swoje wątpliwości. Co dalej z formacją? Mam nadzieję, że będzie dalej się rozwijała. Co by nie powiedzieć, ostatnie 4 lata to jest rozwój Straży Pożarnej. Nie wszystko się udało, nie wszystko jest idealne, ale mamy plany na przyszłość. Jednym z takich planów jest na pewno wyrzucenie Euro 6 samochodów strażackich. To jest nasz bardzo mocny projekt. Chcemy dalej myśleć o tym, jak dofinansować grupy specjalistyczne, bo rzeczywiście tutaj chodzi tutaj o ich wynagrodzenia. To jest rzecz, która mnie na pewno spędza sen z powiek. Myślę o cywilach cały czas. To jest kolejny element, o którym myślimy. Ścieżka awansu. Na pewno to mamy tutaj projekt w tym zakresie. Chcemy do tego wrócić. Regulaminy w komendach. Wygląd strażaka. To wszystkie te elementy są dla mnie ważne i o tym chcemy myśleć. O tym myślimy na przyszłość. A czas pokaże, czy będziemy dalej. To jest też moment, kiedy chcę podsumować te 4 lata. Dziękuję Wam z całego serca za to, co żeśmy razem zrobili. Bez Was bym nie osiągnął tych wielu rzeczy, które się udało. Dziękuję mojemu zespołowi, moim zastępcom, ludziom w KG. Zrobiliśmy tu fajny klimat. Mam nadzieję, że w Waszych jednostkach też jest sympatycznie i miło, a jeżeli nie, to pracujcie nad tym, żeby tak było. Nie mam do nikogo żalu, nie mam do nikogo pretensji. Czasami może być to co najmniej przykro, że niektórzy nie doceniają tego, co żeśmy zrobili, bo zrobiliśmy kawał naprawdę roboty dużej. Ale to też dzięki Waszemu zaangażowaniu udało nam się wznieść naszą formację na najwyższy poziom w historii. Nigdy nie mieliśmy takich notowań i to nie tylko mówię w społeczeństwie, ale u ludzi, którzy decydują dzisiaj o tym, jak wygląda nasz kraj. Czyli u tych, którzy decydują o finansowaniu. Takie środki finansowe, jakie dzisiaj trafiają do straży i będą jeszcze trafiać w najbliższym czasie, nigdy się nie zdarzały. Za to całego serca dziękuję. Daliście mi ten oręż, że mogłem te rzeczy negocjować i te rzeczy uzyskać. Cieszę się z żołdów, że wreszcie w szkołach jest tak jak trzeba. Cieszę się z mieszkaniówki, cieszę się z kolejnych podwyżek. Cieszę się z tej, która jest planowana na przyszły rok, która jest pewna. O tych, które są niepewne, to ja nie chcę rozmawiać. I tym bardziej, że mówią to ludzie, którzy dużo mówili, a potem nic nie zrobili, a wręcz przeciwnie, opluwali strażaków, zabrali im uprawnienia, z którymi i problemy do dzisiaj się z nimi borykamy. Więc to zawsze musicie stanąć w prawdzie i zobaczyć, jak chcecie, żeby ta straż wyglądała. W Europie nie jest najprzyjemniej. Niedawno u naszych braci Czechów z dnia na dzień zmieniono im system emerytalny. Pracują dłużej, minus 200 euro. W Grecji zwalniają strażaków, chociaż mają największe pożary. W Chorwacji wielkie cięcia. Na Węgrzech, we Francji, w Niemczech, w Kanadzie. Także chwalimy cudze, swego nie znamy, albo często zapominamy, w jakim przyszło nam dobrym systemie służyć. Uważam, że system, i to jest nie tylko moje zdanie, KSRG i jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, Państwowej Straży Pożarnej jest najlepszym systemem na świecie. Jestem w stanie dzisiaj tego bronić wszędzie i wszędzie, gdzie ja o tym rozmawiam. I niestety kraje, które wydają się, że są bardziej rozwinięte niż nasze, przyznają mi rację. Nigdzie nie ma tak, że człowiek może liczyć na taką samą pomoc, czy jest w Bieszczadach, czy jest na zachodnim Pomorzu, na Mazurach, Mazowszu, czy na Dolnym Śląsku, czy Opolskim. Wszędzie tak samo rotujemy, mamy taki sam sprzęt, taką samą łączność i jesteśmy naprawdę tak samo wyszkoleni. Więc to jest wielka wartość dodana, jak udało nam się wypracować.
wielu pokoleniom strażaków, wspaniałych strażaków ochotniczych straży pożarnych. Niektóre jednostki mają po 200 lat. Ale też przecież nam, 31 lat wspaniałej służby wielu pokoleń strażaków w Państwowej Straży Pożarnej. Słuchajcie, nie zmarnujmy tego. Nie zepsujmy tego. Nie pozwólmy, żeby ktoś dokonał eksperymentu na nas. Uważam, że przyszłość Straży Pożarnej jest dzisiaj taką, w takiej, a nie innej formule. I nie pozwólmy, żeby ta formuła się zmieniła. Chcę jeszcze raz podkreślić, że dla mnie moją partią polityczną jest Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna. Wszędzie to powtarzam i będę to powtarzał. I dlatego zależy mi na rozwoju tej formacji, a nie na zwijaniu. Były dzisiaj pytania o likwidację jednostek, były pytania dzisiaj o różne inne sprawy. Jest jeszcze jedno pytanie, które pojawiło się na Twitterze. Oto, czy nie obawia Pan się likwidacji urzędów wojewódzkich? Tak, obawiam się, bo jedna z partii to proponuje. Bardzo niefajna propozycja i to niestety jest zły kierunek. Wiadomo, gdzie my jesteśmy umiejscowieni i jakie jest nasze miejsce w systemie. Myślmy o tym wszystkim. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, pozdrowienia dla Waszych rodzin. Dziękuję za każdy dzień w służbie. Uwierzcie mi, że jesteśmy po Waszej stronie. Nigdy nawet do głowy by mi nie przyszło, żeby zrobić coś niedobrego dla Straży Pożarnej albo dla ratownika, który służy w straży, albo dla ochotnika. I taki jest klimat w Komendzie Głównej. Wszyscy jesteśmy po Waszej stronie. I na końcu wyślę moje serducho. Czy się to komuś podoba, czy nie? Wielkie serce dla Was i niech Święty Florian nas prowadzi każdego dnia. Trzymajcie się. Moc jest z nami.